Witam w kolejnym podcaście. Cześć. To jest chyba odcinek 9, czy odcinek, nie wiem czy to nazwać odcinek, taki już, długi. No, już dziewiąty, na dziewiąty podcast. No, czyli całkiem... Ale leci, nie? Tak, leci. Tak, bardzo szybko to leci, bardzo sprawnie to leci. W ogóle czas to zapierdala już tak ostro. No najgorzej. Przecież my cały czas co tydzień się namówiamy, że o kurde, nie dość, że nie ma kiedy się zgadać, w sensie łapiemy po prostu godzinę, w której możemy. No ja jestem bardziej dostępny, bo ja siedzę akurat w domu, pracuję, to łatwo, ale ten. Ale cały czas jest tak, że dosłownie nagrywamy ten podcast, ja go montuję, renderuję, wrzucam i już musimy się ugadować na kolejny, nie? To tak zapierdziela. Tak. I tak wiesz, już w poniedziałek niby możemy nagrywać, ale to w poniedziałek się nie da, we wtorek coś tam, w środę coś tam, zazwyczaj to u mnie tak wychodzi. Ale niestety, no tak to jest. Ja jestem troszeczkę mniej dostępny, mimo tego, że też z domu robię wszystko. To jeszcze mamy, no, z te studia. No, ta praca i ja zawsze, to jest moja domena, robienie wszystko na ostatnią chwilę, to jest moja domena, ja wszystko robię naprawdę, jakieś omówienie Boruto, to 15.55, ja już zrenderowało mi się i dodaję, dożywam szybki internet. Ja czas też tak miałem, ale z racji tego, że sobie postanowiłem, że tego dnia będę miał, ja tak zawsze miałem w ogóle, że jak sobie postanowiłem, wiesz, to nawet dla większości nie miało znaczenia, dla tych widzów, nie? Nigdy o tym wprost zazwyczaj nie mówiłem, że o, codziennie dzisiaj o 16, w ogóle miałem takie coś, że zawsze o 16 z jakiegoś powodu wrzucam, to ja po prostu miałem coś takiego, że ja muszę wrzucić, dlatego zawsze dzień wcześniej nawet nagrywałem, albo wstawałem rano, żeby nagrać, zmontować, zrenderować, puścić, nie? Nie miałem tak, że... Znaczy, zdarzało się, że było w ostatniej chwili, ale to jest raczej wyjątek. No ja w sumie zazwyczaj nie mam wyjścia. Zdarza się też, że odpierdalam, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu kończę coś najważniejszego od filmów priorytetowo dla mnie i dopiero wtedy mogę się za to zabrać. I to jest właśnie ten moment, w którym mam 6 godzin, żeby... No i to nieraz denerwuje, że wiesz, nie mam zbytnio czasu, żeby się przyłożyć do tego scenariusza, albo przynajmniej spróbować to dobrze zmontować. To mnie bardzo boli, ale na razie jest jak jest. A dzisiaj rozmawiamy... Ja... A dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach. Chciałem tylko dodać, że ja mam identyczną sytuację, tylko że ja mam odwrotnie, bo u mnie, wiesz, głównym źródłem zarobku jest właśnie YouTube, więc najpierw stawiam filmiki na pierwszym planie, a dopiero później na przykład w wolnym momencie robię sobie Pokemony, czy coś tam jeszcze innego. Czyli praca po prostu, najwyższy priorytet, wiadomo. No tak, no jakby, bez przesady. No nie, że no jakoś, wiesz, trzeba zarobić tak chleb. No nie ponad kobietę i rodzinę i tak dalej, ale wiesz, takie wiadomo, że wiele rzeczy przegania to u ciebie, jeżeli jest pracą. I to trzeba, no tak, trzeba tak, po prostu. Tak. No, dobra, ale dzisiaj temat kobiet, jak widzicie po tym podcaście, tytule i w ogóle, i miniaturce, i wszystkim. Czyli pewnie będziesz brzmiał o kobietach, bo mi się nie chce wymyślać tych tytułów, po prostu robię o kobietach, o antagonistach, o postaciach. No, taka prawda. Co trzeba więcej? O właśnie, to jest sobie taki bait, bo jak ktoś nie wie, że to jest o Naruto, to pomyśli, pogadają sobie o, wiesz, dziewczynach. Nowi widzowie się może znajdą. Tak. Siema, to będzie o narysowanych dziewczynkach w anime. No właśnie. Już jakiś hentai, coś takiego, czy co chodzi? Jak jeszcze nie wyłączyliście, no to zapraszam. Dobra, i dzisiaj sobie porozmawiam tak ogólnie o kobietach i o sile, i o tym, czy były fajne przedstawione, czy je lubimy w ogóle. No i wysłałem już listę Nekonowi, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i tak. Na pierwszy rzut idzie Ino. Może zacznij, może masz jakieś przemyślenia co do niej. Mam, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że odpowiemy sobie jeszcze oprócz tego wszystkiego omówienia postaci na pytanie. Bo jak wiemy, kobiety Naruto nie są jakoś specjalnie traktowane dobrze. I może nie tyle dobrze, ale nie pełnią jakiejś większej roli przede wszystkim. No. I ludzie mają do zarzucenia Kishimoto to, że mężczyźni odgrywają jakieś bardzo wielkie, fajne role. Lubimy te postacie, a kobiety to takie dopełnienie bardziej. I naprawdę nie widzimy takiej charakternej, wiesz, czy pełnoprawnej kobiety. Teraz możemy się kłócić, że Tsunade jest, Konan jest, Temari jest. Dojdziemy sobie do tego, bo moim zdaniem one też dostały popysku swego czasu. Troszeczkę dziwnym tym. Od Kishimoto troszeczkę czuć tego, że on... No, już będę aż takich teorii stawiał, że on jest jakimś tym... Szowinisto, czy jak to się nazywa. Ale na pewno będzie zakrawać o to. A czy tak jest naprawdę, to nie wiemy. I próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Chociaż tak. Domniemania jakieś robić. Tak to nieraz wygląda. Ale jak jest to, zobaczymy. Przechodzimy do Ino, tak? Chyba, że chcesz najpierw odpowiedzieć na to pytanie, bo ja też mam kilka uwag co do tego. W sensie, coś do powiedzenia mam. No ja bym w sumie, jakby... Musielibyśmy do tego dążyć, jakby poprzez te kobiety. Ja mi się wydaje, że byśmy powiedzieli o Ino, o Sakurze, o Hinacie
już coś tam moglibyśmy jakby jakoś... No dobra, to zostawiamy sobie na koniec po prostu, ja sobie zapiszę, że na koniec powiedzieć, dlaczego tak jest. Leć z tą Ino. No to Ino jest dla mnie taką postacią pełnoprawnie poboczną. Istnieje w sumie tylko dlatego, bo Sakura istnieje, jest główną postacią i jakby była potrzebna do tej historii. I w sumie jakby dużo o niej nie możemy powiedzieć. Mi się bardzo podoba ta postać jako właśnie taka poboczna. I tyle. No ja bym takie same wrażenie, w sensie to ludzie mogą powiedzieć, a bo istnieje z jakiegoś tam powodu, to jest złe. No niekoniecznie, w sensie no po prostu musisz mieć jakąś historię spójną, napisać coś do innej postaci i robisz kolejną i nawet ta kolejna może być ciekawsza niż ta, do której została napisana, taka no jest prawda. Na pewno Ino jest dużo bardziej lubiana niż główna postać, która jest Sakura na przykład, nie? Na pewno, no w sensie myślałem się, że jakbyś zrobił, wiesz... Czy lubisz Sakurę, czy lubisz Ino, to wygrałaby bardziej Sakura po prostu, dlatego że jest jakby... Większa. Ma dużo więcej hejterów, tak? To jest z pewnością, no ale równie dobrze ma większą skalę tych, których ją uwielbiają, a Ino jest po prostu taka bardziej pobożna. To myślę, że mogłoby być... Ja powiedział, że popularnościowo tutaj... mogłoby wygrać Sakura, ale co do lubilności, no, tak. To bym się już zastanawiał, bo... To, jeżeli mówimy o procentach, to raczej tak. Raczej bardziej ludzie tolerują Ino i lubią tak, ją tak. Niż ten... No ale to już tam jest inna kwestia. No. I oprócz tego jest najładniejszą chyba. Najładniej narysowaną. Tak samo w Boruto pięknie wygląda. W sumie ona... przy Pudenie tak samo, całkiem nie najgorzej. No. Znaczy no, to ona jakoś tak przyjemnie wygląda, nie? W sensie jak masz, jak zimnie to nie brzmi, jak dwóch staruchów gada o tym, jak narysowana dziewczynka wygląda. Ale czek, dobrze. Ona już ma w Boruto starsza od nas. Przecież nie wiem, czy od ciebie, ona ma 20, nie. O, 30 ma. No to starsza. Dobra, ale ten... nie no, rzeczywiście ta... to można się kłócić w zależności jak bardzo lubisz Hinatę, ale to później. Chociaż nie, ci powiem tak. Mi większość dziewczynek się podobała. Nie, jak coś ale, ale dziewczynek? Dziewczyny. Może kobiet? Nie, ja zrobiłem kiedyś taki prześmiewczy dwa materiały. Zrobiłem najprzystojniejsze kobiety i najładniejsi faceci w Naruto. I tam specjalnie gadałem jakieś pierdoły. Ale rzeczywiście, w sensie już nie mówimy o tym, że ale bym podrywał te laseczki 12-letnie, tylko kwestia tego, że one były fajnie narysowane i tak dalej i wizualnie mi się podobały, chociaż z drugiej strony sam wtedy miałem 12 lat, kto mi zabroni, tak? No tak. Więc powiem ci, że chyba wszystkie mi przypasowały jakkolwiek. Mi Hinata, Hinata nie na przykład. A mi też, bo ja... Mnie te oczy odrzucają jednak Byakuganowe. Jakby znaczy, no to wygląda trochę creepy, nie? Tak, bo jakiś... to tak wygląda, ale poza tym to wszystko okej. Okay. No ale w każdym razie, Ino tak rzeczywiście, ona trochę mi przypominała C16? To patrz, wywaleciłam tak, z głowy, tak. Z Dragon Balla. To jest taka połączenie Ino i Temari w jednym idealnie, tak. Możliwe, że C16, no. Ale wiem, od Androida ci chodzi, o żonę tak, Kirillina, tak? Jak czy tak, tam tak, miał. Tak. No to rzeczywiście, zostaje połączenie nie ten, tylko Ino i Temari. Ona? I takie dobre połączenie. Ona nie jest jakaś taka bardzo, wiesz, wyjątkowa mam wrażenie. Ona jest taka taką troszeczkę typową blondynką z anime, mam wrażenie, w sensie nie chodzi o to, że jakiś tam charakter i tak dalej, tylko z wyglądu jest taka pospolita, ale jest spoko, mam wrażenie. Jak na anime to pospolita w sumie, tak, no tak. Tak, o tym mówię właśnie, nie? I z drugiej strony jest taka najbardziej realna, I guess? No nie, no jeszcze jest ten, która wygląda w miarę normalnie, tak? No. Temari, ale Sakura, wiesz, no może w dzisiejszych czasach chodzą dziewczynki z różowymi włosami, no, ale jest taka, raczej... No odskakuje troszeczkę, odskakuje od tak, tych kobiet odskakuje. W Naruto. A Ino wygląda całkiem normalnie, ona w ogóle ma chyba zielone oczy tam, normalne włosy, więc wygląda takie całkiem okej, okay, nie? Tak. Co do siły i tak dalej, to wiadomo, że w pierwszej serii nie miała jej po prostu za bardzo. Coś tam potrafiła. A za to w drugiej nie widzieliśmy. Supportem. W drugiej tak, praktycznie nie widzieliśmy, na wojnie coś tam używała tej swojej mocy, więc to całkiem spoko postać. Znaczy, ogólnie bym powiedział tak, ona jest całkiem spoko, oczywiście jest tak, że jak z większością kobiet, jeżeli mamy poróżny argument, że gdyby jej nie było, to by za dużo się nie zmieniło, bądźmy szczerzy, nie? Jakby nie zauważylibyśmy, ten wątek z Sakurą by znikł i jakby raczej nie płakał po nim, coś tak, zakładam. No, on nie był wcale dobry. Jakoś nie był specjalnie ten, no... Taki do skipnięcia pewnie, co z pierwszej serii, to, że one były tam koleżanki i tak dalej, najlepsze, a potem rywalki, potem się biło Sasuke, no to takie sobie, nie? No i... Była fajna, tak... no?
No, że właśnie Ino była spoko, bardzo. Cieszyło mnie, jak była po prostu na ekranie, bardzo okej postać. I tyle, nie? Ale jakby to znowu, to nie ma jakiegoś większego wpływu na fabułę całą. Tak, całkowicie jako poboczna postać, fajna i tyle po prostu. I w sumie Sakura twoja. Jak powiedziałem, Sakura, twoja. I co? I teraz od dzisiaj jest twoje. To jak Sakura, to może ty zacznij. Znaczy ogółem to nie wiem, czy mamy za dużo mówić o Sakurze, bo omówiliśmy cały podcast. Tak. Ja robiłem milion odcinków na temat Sakury. No to co, chyba trzeba powiedzieć, że no była ważna dla fabuły, no bo była główną postacią, jakby nie patrzeć. Została troszeczkę zjechana. W pierwszej serii bezużyteczna, w drugiej już trochę mniej. Aż na wojnie to już w ogóle megazordy, jak zwykle, wszystko było tam robione. Teraz pełni dobrą rolę. Teraz jest wszystko w porządku. I Boruto trochę się zmieniło w tych kobietach. Boruto troszeczkę, no już na przykładzie Sarady nawet mamy, że jako Sarada w końcu jedna z szczególnych bohaterek. Kogo lubisz? Sarady, jak oglądałem. Tak, no to właśnie po tym właśnie chcę powiedzieć, że widzimy, że te kobiety troszeczkę rolę mają większą, przynajmniej właśnie ta Sarada. I już nie jest takie ogłupianie tych kobiet. Tak samo Ino ma bardzo ważną rolę, Sakura ma bardzo ważną rolę. One pełnią naprawdę takie najwyższe szczeble. Takie już koło Hokage wszystko. I tak. Jakby to już nie widać tego, co było w Shippudenie, że one gdzieś tam sobie po prostu poboczne chodzą. Tu jest Sakura jakoś jebana najpierw przez Kishimoto, potem jeszcze doprawiana przez studio, bo nie może zniszczyć Rinnegana, o którym już mówiliśmy sobie 1000 razy i tak dalej. Dlatego mi się wydaje, że Boruto troszeczkę już, może po tym hejcie właśnie, szczególnie z tej równouprawnienia i tak dalej, wiesz jakie to jest, że nawet muszą, w sensie Kishimoto musi jakby troszeczkę to wyrównać, bo będą ryki, nie? Bo będą ryki. Nawet jeżeli sobie wyobraża to inaczej, no to musi po prostu jakby wpasować się po prostu w dzisiejsze społeczeństwo. I z drugiej strony pluje na nich wszystkich, bo dodaje Chouchou, która nie też, że jest czarna skóra, to jeszcze jest super wkurwiająca. No, czy ona taka ciemna jest. No a w sumie to może być czarna skóra. No jest kurwiająca. Akurat tutaj trafiłeś, że tutaj te kobiety znowu... to jest jedyna postać, która tak naprawdę bardzo denerwuje i której nikt nie chce widzieć. Oprócz może Boruto na początku. No dobra. No to teraz... Dobra, zanim przejdziemy do Hinaty, to chciałbym jeszcze tylko wtrącić w ogóle coś poza tematem, bo gość mi pisał już kilka razy i mam ci przekazać po prostu, że Obito jak był Jubim, to nie mógł używać Kamui. To jest takie w ogóle wytrącenie z całej rozmowy. Znaczy, tak, bo on przyznał, że nie może. Powiedzieliśmy sobie o tym. Ale w którymś chyba podcastie powiedziałeś, że on nie używał i dziwiło cię, dlaczego tak nie. A nie, to argumentowałem to tym, że Madara sobie wziął te oko i użył Kamui. Tym samym. Obito powiedział takie słowa, że w trybie 10-ogoniastego nie może używać Kamui. Natomiast po 100 odcinkach Madara, boom, bierze sobie oczko i w sekundę uczy się używania Kamui, używając go i wracając sobie z powrotem. Oto. Profesjonalista. I teraz jest pytanie, czy Obito po prostu był na tyle słaby, w sensie na tyle słaby, nie był tak potężny jak Madara, żeby sobie wziąć oko i używać Kamui w takiej potężnej formie? Mi się wydaje, że to ta kwestia jest, że jeżeli Madara tego naprawdę użył, to albo to jest plot hole, albo Madara był wiele potężniejszy, co jest oczywiste i potrafił to zrobić, a Obito tego zrobić nie potrafił. I to jest kwestia tego. No i dobra, i teraz mamy już to załatwione, możemy lecieć dalej, czyli do Hinaty. Tak, tak. Mówiłeś, że jej nie lubisz, to może zacznij ty. Jak moja jest Sakura, to twoja jest Hinata, dawaj. Nie lubię jej, wolę Sakurę, nawet w pierwszej serii, bo ja nie lubię takich kobiet, które gdzieś tam za murkiem się chowają i Naruto-kun. I nie wiem, to tak denerwowało zawsze. I taki creeper, to jest taki creeper. Dość, że ma te oczy takie creeperowe. To jeszcze się chowa za płotem, macha tą dupą. I nie wiem, mi się naprawdę nie podoba ta Hinata. Po prostu z tego jej charakteru zachowania w pierwszej serii, z takiego jąkania się, po prostu nie podpowiada mi jej charakter i to, w jaki sposób wyglądała w tej serii. I to nie tylko w pierwszej serii, bo w Shippudenie było to samo. Na przykład przy walce bardzo mnie to zdenerwowało na przykład. No taki szczegół, ale ona wiele razy się nie pokazywała. Bardzo fajna scena w tym, z Painem, to dużo jej dodaje. To nie jest tak, że jej bardzo nienawidzę, ale jej nie lubię. To na przykład walka z Tobim. Jak Itachi walczył Sasuke, nie? I Tobi ich zatrzymywał. No to wiesz, Naruto coś się stało, oni walczą, on... Naruto-kun, wiesz, coś ci się stało? Wiesz, oni są w środku walki, wiesz, i Sakura do niej krzyczy Hinata, to nie czas na to, nie? A ona tam do Naruto już podskakuje w czasie walki i to jest takie denerwujące, że ona jest taka ślepo zapatrzona. Jeżeli mówimy, że
że Sakura jest ślepo zapatrzona w Sasuke, to czemu nie patrzymy, że Hinata jest ślepo zapatrzona? Hinata jest ślepo zapatrzona w Naruto, ale ona miała na tyle szczęścia, że Naruto nie jest kurwysynem. A Sasuke jest. I to jest tak samo ślepa miłość jak Sakura. Tylko, że Sakura oczywiście też zachowała się, jeszcze prawdopodobnie wiele gorzej. W sensie konsekwencyjnie. Jestem w stanie się z tym stwierdzić, to, że... Powiem ci tak, to jest trochę takie Naruto x Hinata to jest spoko rodzinka, a Sakura x Sasuke to jest rodzina patusów. Trochę tak. Ale to ze względu na to, nie że Sakura jest patusem, tylko ze względu na to, że ona jest ślepo zakochana czymkolwiek i kimkolwiek by on nie był. Tylko właśnie, że jakby Naruto był Sasuke, odwracamy rolę, to czy Hinata by nie robiła tego samego? Hinata myślę, wydaje, że otwierdziłaby jeszcze większe dymy. I po prostu latałaby za nim. To jest kwestia, wiesz, co by było gdyby, ale tak, ten. Tak. Ale jestem przekonany, że to jest ta sama forma miłości, jak nie bardziej klipowata. Jakby wiesz, ona się chowa za murkiem, śledzi go, stalkuje go. No, mi się takie coś nie podoba. Już wolę psychopatyczną Sakurę, która odwala jakieś dziwne rzeczy, akcje. Przynajmniej to są jakieś dymy niż chowanie się za murkiem. Dlatego jej nie lubię. Mm-hmm. Tak samo z wyglądu mi się nie podoba, chociaż w The Last był moment, w którym mi się podobała. Fajnie wyglądała. Po prostu. Tam w odkinów, co nie? A potem znowu już Boruto jest taką mamuśką, miłą. Fajna, po prostu. Po prostu jest taką mamuśką, dobrą matką i tyle. No to ja mam kompletnie inne zdanie. To dawaj. Bo Hinatę lubię od zawsze. I ten creepowatość, co mówiłeś, to tak... W sensie... Może się tu mylę i wiesz, patrzę z perspektywy tego, takiego wspomnienia i tak dalej, że ona jakby nie chodziła za nim, tylko po prostu jak go spotykała, to była taka nieśmiała. Być może, wiesz, może i były odcinki, gdzie rzeczywiście ona go śledziła. Nie pamiętam, jak masz takie wspomnienia, to okej, ja nie mam. Mam. Znaczy, nie pamiętam. Że ona gdzieś stoi po prostu za płotem, wiesz, oni gadają sobie drużyną, ona tam siedzi za płotem i po prostu Naruto-kun. Bo jak się drużyną spotykają, nie, to ona też z oddali. Taka, wiesz, maksymalnie nieśmiała. Ja lubię śmiałe. To, że jest nieśmiała, to okej, ale chodzi mi o to, że nie chodziła z nim, żeby go śledzić. O tak, okay. Po prostu za nim nie chodziła, tylko przypadkiem spotkała i wtedy to już mówi, nie będę tutaj się wychylać. O to chodziło, nie? Tak, mi się wydaje, że tak było. Albo może źle tu mówię. No, wiem, że są fani Sakury i tu jest też sporo hejterów Hinaty z tego powodu, ale mi ona zawsze się dała i to z wyglądu podobała mi się. Była taka zwykła w miarę, w sensie, no nie była zwykła, w sensie na pewno było coś oczy i te takie w sumie, to były takie niebieskie bardziej włosy niż czarne, więc troszeczkę to też takie tak, nierealne, więc nie była w sumie taką normalną postacią może w sumie, jak tak spojrzeć. Ale wygląd od zawsze mi pasował, jakby nie miałem zastrzeżeń chyba nigdy do niej. Co do samego zachowania, to też, w sensie, jak dziwnie to nie brzmi, to ten creep mi nie przeszkadzał, bo to właśnie, no to było takie dla mnie urocze, w sensie, że tak ci powiem, nie? To nie było dla mnie, że o Boże, siedzi i chodzi za tym Naruto i nie może do niego zagadać, bo ja w sumie też byłem uber nieśmiały kiedyś, nie? Ale tak naprawdę chronicznie nieśmiały jak Hinata do Naruto. No to wychodzi, że ja bałem się kiedyś do sąsiadów iść, żeby zapytać o coś, że jak układałem sobie dialog w głowie i coś poszło nie po mojej myśli, to zawsze się działo oczywiście, to ja już taki zesrany jestem, co teraz, co dalej? Jaka jest procedura? No, i tutaj wychodzi, wiesz, taka kwestia gustu i tego, co my lubimy i tego się oczywiście nie ominie. Ja właśnie bardziej lubię takie pewne siebie osoby, dlatego na przykład bardzo lubię Temari, która jest, wiesz, taka ostra. Znaczy, ją też lubię, nie? No. To jest też fakt, nie? Tak. Ale chodzi o to, że ta Hinata jakby pasuje mi w 100%, w sumie taka i dobroć ta cała, nie? No śmiechem, żartem to patrząc, to ej, ja się związałem z kobietą, która jest trochę taką Hinatą, uważam, ja nie znam, bo jakby, i to już nawet nie chodzi o podlizywanie się, tylko nie znam tak bardziej dobrej osoby niż moja Natalka, nie? No i bardzo. Nie wiem, mam, ja już mówiłem nie raz, że że coś takiego jest, że ona ma tak dobre serce, nie? Że wszystkim chce zawsze pomóc i tak dalej, i ona sama robi sobie pod górę przez to, ale aby tylko zrobić dobrze, żeby ktoś miał dobrze, nie? O tak. No, także to już ma swoją Hinatę. Tak. Ja bym swojej Sakury nie chciał, tak te bych, ani Temari. Nie, ja też bym nie chciał. Jeżeli miałbym wybrać, to już bym wolał, naprawdę dla siebie, już wolał Hinatę niż Sakurę i Temari. Tak naprawdę, mimo tego, że
jakby ten charakter mi nie odpowiada, ale takie do życia to jest bardzo dobry charakter. W sensie w Boruto naprawdę ta Hinata jest fajna. Po prostu właśnie tak jak mówiłem, no, jest dobra, jest dobrą matką. Jest fajna po prostu. Ona się nie zmieniła jakby tak wewnętrznie, mam wrażenie, przez całą serię mocno. W sensie oczywiście zyskała siłę, trochę pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. No. Co jest też trochę dziwne, że ona i tak dalej się tak trochę wstydzi, będąc żoną tego Naruto i mając dwójkę dzieci, to ona cały czas tak jakby trochę za nim leci. To już jest trochę dziwne. No już tego tak nie widać. Tego tak nie widać w Boruto. Aha, no tak. Pamiętam, że coś tam było na początku takiego, że... Mogło być. Razu, co się dzieje? Naruto! Ale to w sumie to nie było takie, że i tymi paluszkami daje, tylko na zasadzie, że ona idzie i mu pomaga i to jest... To było takie właśnie bardzo, bardzo spoko, nie? No, ona wydaje się bardzo pewna siebie w Boruto, ci powiem. No. Już bardziej Sakura jest, kurwa, zagubiona. I no, Sakura, zachowanie Sakury względem Sasuke jest takie teraz jak... No, tak. Teraz sobie przypomniałem, szczególnie sobie odcinki. Nie poprzednie, poprzednie. No to właśnie Sakura zachowuje się tak względem Sasuke jak Hinata w pierwszej i drugiej serii względem Naruto. To tyle ci mogę powiedzieć. A. Zamiana roli. A Hinata naprawdę jest... pewną siebie osobą. To może ten, jeżeli powiedzieliśmy już całkiem sporo. Czyli o ten w sumie też mówiliśmy sobie w sumie dużo. Ale mówiliśmy głównie pod względem siły, nie? Tak jakby tak. Spojrzeć. Ale jako osoba fajna. I mi jakby tak, lubiłem. Właśnie to jest, ona jest takim obiektem żartów, memów jak Sakura, nie? Przynajmniej u mnie tak się dzieje. Ale to jest taka różnica, że Sakury no dużo bardziej nie lubię, a ten jest dla mnie taka neutralna ja w sumie. Nawet bym powiedział, że bardziej w stronę lubię ją. Wiadomo, że jest olana totalnie, o wiesz, pod względem umiejętności w ogóle się nie rozwinęła. No, o to tylko chodzi, nie? Samej postaci praktycznie też nie, ale jako taka postać ona jest bardzo spoko, nie wiem, jest taka trochę miła, ale też się potrafi wkurzyć. Większość scen to jest głupkowata z Rockiem i Nergim, bo oczywiście to jest taki team. Taką ma drużynę, tak. Tak, fajnie wygląda moim zdaniem, tak najbardziej normalnie i w ogóle w Boruto to już w ogóle sztos dla mnie, nie? Że ona tak super wyglądała, po prostu normalna kobieta, wiesz, tylko że ona w takim nie wiem, tym chińskim stroju czy jakimś tam... No takie też chińskie takie odniesienia, tak. Rzeczywiście, wiesz, ten wachlarz, może nie miała wachlarzu, w sumie też tam coś walczyła podobnym, ale jakby odniesienia chińskie można zauważyć. W sumie to ten jest taka postać z wyglądu, szczerze, że miałbym być... A ja w sumie jestem zjebany na punkcie Naruto, no to jeżeli miałbym z jakąś kobietą z Naruto być, no to z wyglądu, no to ten pewnie. Bo Ino jest dla mnie zbyt taka imprezowa, taka wiesz, zbyt taka blondynka, wiesz, taka nie wydaje, nie kojarzy mi się zbytnią inteligencją, a ten to jest taka po prostu fajna, miła, spokojna osoba, która nieraz coś tam odwali i tyle. I naprawdę, ten z charakteru to jest taka osoba, która jakby żyła, to by chciał ją poznać. Nie, to brzmi bardzo źle, ja wiem, ale to jest, no jakby musimy się odnieść do tego niskiej strony. To nie tak, że teraz marzymy o tym, że ten się pojawiła tutaj, ale chodzi o to, że no może to odnieść do takiego życia, nie? No musimy, jeżeli chcemy oceniać ich charakter, no to myślę, że odwołanie się do rzeczywistości jest trafne w miarę. No, nie, no naprawdę jest tak, że ten moim zdaniem jest bardzo spoką postacią. Oczywiście, no, oplutą na wszelkie możliwe sposoby, nie? W sensie, no też ją, jak wszystkich mam wrażenie, w pewnym momencie, na pewno na samym początku Boruto ogłupili wszystkich dorosłych, miałem wrażenie, że jak oni by, kurwa, nic nie wiedzieli. Jak Naruto, ten Boruto używał cały czas narzędzi, ona, mistrzyni narzędzi, kurwa, 4 artefakty po mistrzu miecza ma, półmistrzu miecza po Hagoromo, a ona, nie wiem, narzędzie ninja, młody Boruto, taki utalentowany, używa wszystkiego, co możliwe i nikt nie podejrzewa niczego. Mówię, co jest? A Naruto by czekał do końca, ale to jest taka kwestia też, że Temari to jest wielka tradycjonalistka i ona naukowych narzędzi ninja to ona nie lubi, w sensie nie używa tego. Ona tylko tradycyjne narzędzia, tradycyjne bronie, ma sklep z broni. Wyobraź sobie, że ona jest tak bardzo opluta nawet w Boruto, że ona ma sklep z broniami w czasach, kiedy właśnie są naukowe narzędzia ninja. Zwykłymi broniami. Czyli no ja wiem, że ona ma ten sklep, bo w tym sklepie są właśnie, kunarie. Leżą sobie jak gdyby nigdy nic narzędzia mędrca sześciu ścieżek, które są powiedziane, że to są artefakty na poziomie po prostu, mając artefakty możesz pokonać piątkę Kage, coś takiego było powiedziane. I to nie ma problemu, niech sobie stoją na wystawie za szybą, to jest raczej nie do kupienia, raczej nie do kupienia, tylko na wystawie, to raczej miało być taki, wiesz, miało pokazać nam takie mrugnięcie oczka znowu, wiesz.
Tak, wink, wink. Wcale to nie brzmi tak, jak w końcu ktoś przyjdzie, antagonista, który ma od chuja czakry i sobie po prostu je weźmie, rozwali wioskę. Czemu by nie? To nie brzmi podejrzanie, że sobie... Powiem, że już jest taka... Już mogła być taka możliwość bezproblemowo. No. Że... No, dobra, nie despoilerował, byłby bezsensowny. Ale no... Więc nie zdziwiłbym się, jakby tak się stało kiedyś. Chyba, że to replika. Na podgląd. Z tego, co wiem, to nie. A, no to, z tego, co wiem, to ja po prostu to są te narzędzia. Cztery narzędzia. Czterech z pięciu narzędzi jest po prostu na jej wystawie w sklepie, nie? No, no. Taka reklamka. Reklamkę sobie tak zrobiła. My co, o ten, jak wiadomo, dużo nie możemy powiedzieć, ale w sumie powiedzieliśmy całkiem sporo i w sumie całkiem dobrze wypadła na tle kobiet wszystkich. W sumie na tle Hinaty, no, Sakury, znaczy, Ino całkiem charakternie nieźle. No, tak, ty mówisz, że Ino jest spoko, ja też mówię, że jest Ino spoko, Sakura to tak różnie. Hinata dla mnie jest bardzo okej, okay, bardzo, bardzo okej. Okay. To jest moja ulubiona żeńska postać na pewno. O mnie najgorsza żeńska postać. Ta, u ciebie najgorsza. No to kwestia. Chociaż jest, widzę, nie zamierzam się spierać. Widzę na liście jeszcze Karui, więc może... A, dobra, to jeszcze no... No, która miała... Znaczy nie uwzględniamy tu jakiś Chouchou, nie? Także to akurat... Boruto w ogóle nie uwzględniamy w tej... Tak, tak. No, nie... To trochę uwzględniamy, bo można powiedzieć, że ten... Jakieś tam odniesienia można. Tak, tak. No to co, Temari? Dobra. Tak, Temari. No Temari, czyli... Temari... No to możesz zacząć. Temari to jest po prostu badass kobieta i jest jedną z lepszych postaci, jeżeli chodzi o całą fabułę, znaczenie, po prostu ona jest silna i to widać. Ona od razu widać, nie jest głupia, wiesz, przegrała co prawda Shikamaru, który, no można powiedzieć, że wygrała, bo on się poddał, ale ten, ale naprawdę tam robiła masakrę, no od razu widać, że to jest badass, w ogóle ten jak sobie położył na tym wachlarzu, no, to wyglądało jakby kręgosłup złamała w pół, to jest po prostu bardzo mocarna kobieta, nie, jest jejami taka. Taki mocarny charakter, nie? Mocarny charakter, taka psycha wysoka. Tak. Tak. I ona w każdym momencie jest właśnie taka, że ona jest taka władcza. I pamiętam, że Boruto tak samo. Jak Shikamaru coś powiedział, to te, ona drze mordę, on potulnie ucieka, nie? Tak, ona jest także... mężczyzną w domu. W sensie, tak. Shikamaru taki spokojny, wiesz, doradca, coś tam doradzi, coś tam powie, ale wiesz, ostatnie słowo zawsze do niej należy. I ona od pierwszej serii, od pierwszego odcinka, w którym się pojawiła, do teraz jest identycznie taka sama i się nie zmienia i to jest fajne, bo ona ma bardzo fajny tylko charakter. Tylko rośnie. Tak, tak. I na tle bardzo fajnie wypada, mi się wydaje, że najlepiej, tak charakternie, taki, wiesz, że taki mocny charakter, jednostajny, tak. No to ona i Tsunade to najlepsze kobiety, jeżeli chodzi właśnie o taki właśnie charakter. Tak, w sensie, powiem ci, że na pewno Sakura też by się do nich zaliczyła w końcówce serii, przynajmniej Naruto Shippuden, tylko problem w tym, że Sakura... Znaczy, dla mnie Sakura była zbyt falowata, w sensie ona... Tak, dla... tak, tak, ale mówię, wiesz... Odprawała już, nie? Mhm, znaczy u niej jest ten problem, że pod koniec serii jakbyśmy brali tylko ten wycinek, to spoko, ale ją bardzo zepsuło to, że w Naruto pierwszym / połowie pierwszej serii, mówisz na pojedź, była taka, no... Sasuke! Gdzie twój bolec? Lecę do ciebie. Tak, i tak. Cały czas za nim latała i taka, wiesz, głupia i cały czas złe decyzje i tak dalej, więc to ją zepsuło, ale jakby też później jest taka charakterna, nie? Ale to już za późno trochę, trzeba się przyzwyczaić do tego. Tak, tak, tak. No jakby długofalowo patrząc na to, no to ona była jakby nie do końca stabilna psychicznie, bym powiedział, przez to, że tak się ślepo zakochała. I jakby nie oceniłbym tutaj jakby taki mocny charakter, taki silny. Chociaż nie będą, i można jej wykluczyć, że miała przerąbane w kilku kwestiach. No to na przykład te Temari tu dużo nie widzieliśmy w jakichś przerąbanych kwestiach, ale jednak na tle tego wszystkiego to one najlepiej wypadły razem z Tsunade. Tak. W sensie dużo mówić, wygląda bardzo fajnie. Tak, wygląda bardzo fajnie. Ma w sumie trochę takie unikalne techniki, bo mało kto używa wachlarzy. No to jest styl wiatru z właśnie dodatkiem tej broni. Bardzo fajne. Szkoda, że nie widzieliśmy właśnie więcej tych broni. Ja liczyłem na to, że właśnie zobaczymy tego więcej. Na przykład właśnie ta niewykorzystana, która umówiliśmy sobie o tych broniach, że co ona mogłaby używać, jakieś łuki, cokolwiek, żeby to... Tak samo na przykład Temari, to jest przykład idealny. No ale Temari właśnie pokazała taką przenośnią w pierwszej serii, jak bardzo ten nie ma podjazdu ani charakternie, ani siłowo. I tak już było do końca. No, i pewnie tak samo by było nawet teraz, nie? Myślę, że na 100%. Chociaż ona pewnie nie ćwiczy. Temari bardzo taka właśnie, ona jest badassem, nie? Jakby nie patrzeć ze strony kobiecej. Chyba najbardziej. No, powiedziałbym, kobiet, że kobiet wszystkich. Tsunade mogłaby powalczyć, ale jednak Tsunade miała tą swoją rolę Hokage,
z którym nie zawsze musiałem mogła tak wariować, a ta Mari jest była tak po prostu sobą. Fajno, fajno. Tak, bardzo spoko. Przechodzimy do Karin. Tutaj są opinie różne. Może zacznij w takim razie, bo ja zacząłem. Taka kolejna psychopatka na punkcie Sasuke, co troszeczkę już zerwała ten harem cały, jak się pojawiła. Na początku wydawało się fajna, to pierwsze spotkanie. Taka, wiesz, była jakby negatywnie nastawiona do Sasuke, ale do chwili, kiedy Saigetsu wyszedł i zamknął drzwi. I wtedy się okazało, no to był taki gag oczywiście, styl Kishimoto, że jakby całkowita odwrotność, nagle się zachowuje taka, że do Sasuke, czemu miałabym ci pomóc i tak dalej. I wiesz, i nagle robi się, zamienia się w całkowitą słodziutką kobietę, całkowicie mu uległą. I ona w dużym stopniu takim właśnie żartem bardziej, takim żartem była w tej całej serii. Szczególnie tak. Na przykład jak chciał, nie wiem, zabił ją, nie? Z jakby uderzył, wiesz, tą sytuację na moście, nie? Wiem, o którym ci tak. Chodzi, no pewnie każdy trafił wie, nią w... Kurde, no, zgubiłem tą... Z myślą o tym, żeby ją zabić, tak? Tak. No i ona po tym wszystkim... Nic. Pobiła Saigetsu, bo to był kolejny żart po prostu. Że ona mimo tego nadal będzie cały czas za nim latać. A teraz nagle w Boruto odpuściła, bo ona jest Sakurą. Wiesz, ona nigdy nie była sprawna psychicznie i to już na pewno, jeżeli mówimy o jakichś psychicznych postaciach. To dziwi mnie to troszeczkę, że ona nagle kieruje się dobrem Sasuke i idzie i sobie odpuściła. I teraz jest Boruto jest bardzo normalną osobą, spokojną, która coś tam nieraz uderzy Saigetsu po prostu i to tyle. Dobra, ja ci teraz powiem coś takiego. Dużo osób mówi na nią druga Sakura. Tak, powiedziałbym. Z czym jestem w stanie się zgodzić, ale ja bardzo Karin lubię. No, co jest zabawne. Bardziej bo... od Sakury możliwe, że tak jest, bo wiesz, ona nie odwalała jakichś tych. Nawet nie chodzi o bardziej niż Sakurę. Ja po prostu, Karin, to jest jedna z moich ulubionych postaci żeńskich. Bo to jest, co zabawne, to jest taka druga Sakura, tylko że wersja trochę light. I no wiesz, też nie miała za bardzo okazji robić głupich decyzji, właśnie chyba poza tą, że chociaż ja nie pamiętam, bo może dlatego też ją tak odbieram, że ja nie pamiętam, co się stało po tym, jak ona została przewita przez Sasuke i w ogóle uratowana to ja ci mogę tego, pamiętam, przez Sakurę, ale no, ona miała później jeszcze jakieś coś tam wspólne momenty z nim jakieś? Tak, została uwięziona w Konosze, jak była wojna i Sasuke przyszedł do wioski, to ona się uwolniła i ona w tym więzieniu oglądała zdjęcia Sasuke i tak wiesz, mówiła, jak mogłeś to zrobić, jak mogłeś mnie zabić, nie daruję ci tego? I sekundę później, o nie, ale ja cię kocham i nie wytrzymam i tak dalej, nie? No. I tam wiesz, tam ci strażnicy mówili, nie no, co za psychopatka. I ona z tego zdjęcia wyciągła sobie nożyk i się uwolniła jakoś, bo to też była taka możliwe, że przykrywka. No i po prostu wyszła z tego i spotkała Sasuke, Orochimaru, Saigetsu, Jugo. I rzuciła się na Saigetsu, bijąc go i mówiąc, że Sasuke nie przebaczę ci. A on powiedział, przepraszam Karin. I ona, znowu wiesz. I tyle było. No i tam na wojnie jeszcze, taki... wiesz, płakała jak Sasuke zginął, nie? W sensie, zginął. Możemy powiedzieć. To można powiedzieć trochę uzasadnione. Fajnie, że tak, przestała, nie? W sensie trochę jak też z Ino było, że ona też za Sasuke cały czas leciała, ale w pewnym momencie to się urwało po prostu, odpuściła nie? Sobie, zobaczyła, można powiedzieć. Tak. Że i to fajne było. To jest racjonalne myślenie. Tak. Jest. Zakochała się w nim, ale też... zobaczyła, że to jest kurwysyn. I pyk, nie ma. Ja nie będę takim gościem i tyle. Możemy tak Karin powiedzieć. Zrobiła w sumie to samo, tylko że też... Widzisz, to jest problem z tym, że my nie znamy za bardzo czasu, po którym to się stało wszystko. A zdaje się, czyli? Że to było niewiele dni pomiędzy tym, jak on ją przebił, a potem jak po nią przyszedł. Bo ta wojna... W zasadzie wyzwanie wojny było zaraz po tym, jak on ją przebił tam nawet, czy nie... To już nie było po wyzwaniu wojny? Chyba tak. Przed. Chyba tak, bo przecież... Tak, to było w walce z Danzo, czyli Sasuke po. Wpadł w ten. Tak, to było po walce z Danzo, czyli po. Tak, no to możemy powiedzieć, że 3 dni, tydzień. Jakby no to jeszcze jest zrozumiałe, że wiesz, ona rozkwiniała to jeszcze, że tak powiem. No, na pewno też było dużo w tym gagu po prostu, nie? No, tak. Że ona zrobi wszystko dla Sasuke, tylko poproś. Ale z drugiej strony też można trochę uzasadnić to wszystko, że ona naprawdę miała też zrytą psychę, tym, że jak była traktowana za dzieciaka. Nie wiem, czy kojarzysz, czy pamiętasz jej historię.
Troszeczkę pamiętam, jak on ją uratował. Po prostu ona się w tamtym momencie w nim zakochała, to pamiętam. Taki no, ale chodzi o to, że w ogóle ona była mocno wykorzystywana. Ma tą Uzumaki. Ma tą moc. Cały czas była gryziona, nie? Żeby tak, tak. Ten. No to w sumie. Przedmiotowo była traktowana. Jak źle by to nie brzmiało, to była cieleśnie wykorzystywana, można powiedzieć. Tylko, że w taki nie hardkorowy sposób, można powiedzieć. Tylko cały czas ją gryźli, nie? I była takim po prostu. No jeżeli, Jezu, jak to nazwać, tak, śmieciem po prostu do jakiegoś konkretnego celu, ona narzędzia. Tak została wychowana, przez całe życie żyła i możliwe, że mimo tego, że czuła się jak śmieć, jak przedmiotowy człowiek, no to jakby chciała być wykorzystywana. Tak, chciała być potrzebna, wiesz co chodzi. I Sasuke, no. Wiesz, na znak tego, że Sasuke potrzebuje jej pomocy, ona od razu poczuła coś i chciała tak, być. Tak, no i jeszcze widziała, że to jest taki, wiesz, znowu badass, więc... W sumie trochę się wpisywał w to, jak traktowali ją inni i być może tak się dzieje, bo na pewno widziałem, to źle powiedziane, jakieś tam filmiki może, czy coś, że jest coś takiego w psychologii, że ludzie są wykorzystywani, nie? Gdzieś tam w dzieciństwie i dosłownie dążą do tego samego w przyszłości, jak już dorosłe osoby, albo robią to samo. Mhm. Więc możliwe, że to było takie uzasadnienie. Nie wiem, czy to było, wiesz, celowe ze względu Kishimoto, ale... Można by to tak odbierać. Wiesz, to tak nieraz jest, że masz ojca alkoholika, który na przykład napierdala rodzinę, to potem, wiesz, ty go nienawidzisz tego, co robi, ale potem w przyszłości robisz to samo. Tak, i to jest, bo tak nie znasz alternatywy, nie? Tak. Tak zostałeś nauczony, tak widziałeś rodzinę. I to tak. Naprawdę jest przerąbane życie. No i to tak, zagłębiają cię troszeczkę tak w te psychologię, bo też się naczytałem. Też zamierzałem studiować psychologię, ale na razie odpuściłem, może to się jeszcze spełni. Ja ci powiem, że zawsze mnie to interesowało, tylko że ja mi się nie chciało uczyć w ogóle. Ja na studiach byłem dzień i to mi wystarczy. O, widzisz. Byłem na inauguracji i to tyle. No my ciągnie ogólnie do nauki, jakby do dowiadywania się nowych rzeczy. Tak? Chciałbym, w sensie nie, oczywiście, że tak. Interesuje mnie zdobywanie wiedzy na ten temat, jak na przykład robiłem ideologię, różne tam Payne'a i tak dalej. No to fajne. Czytałem o tym dosłownie, to mnie interesuje, ale nie w zakresie takiej szkoły, jak to jest na zasadzie interesuje mnie psychologia, no dobra, to teraz będziesz miał 8 godzin WF-u, 500 informatyki, 300 polskiego i 2 tej psychologii. To mam wrażenie, że tak to może wyglądać i po prostu to, co cię interesuje, dostajesz tego tak mało w porównaniu z tym, co dostajesz tak dużo i cię nie interesuje, że to jest samo jak wiesz, no mów. No w tych niższych szkołach rzeczywiście może tak być, ale już na studiach to raczej masz przerost tego wszystkiego tak dużo, że po prostu wszystkiego nie ogarniesz. Musisz ogarnąć jak najwięcej się po prostu da, bo nie ma możliwości, żeby ogarnąć wszystko naraz, bo po prostu nieraz wiesz, masz zajęcie od 7 do 20 weź się ucz. Tak, no na szczęście mamy coś takiego jak internet, nie wiem, czy ktoś wie, co to jest. Przydatna rzecz. To jest o tyle jest dobry, że nie musisz iść na studia, a możesz sobie, wiesz, daną rzecz konkretną, która cię interesuje, znaleźć, dobrze sobie ogarnąć, nawet bez kogoś, czy ktoś ci wytłumaczy to nawet na YouTubie, czy książkę sobie kupisz, wiesz, jest tylko też... z tego tematu, nie? No, to jest też kwestia dobrego wyszukiwania, bo wiesz, wiadomo, prosta rzecz, nie wiesz we wszystko, co widzisz w internecie. Trzeba umieć odróżnić informacje prawdziwe od nieprawdziwej, trzeba umieć jakby odróżniać źródła i nie wierzyć we wszystko, dlatego to nie jest jakby na jakby studiach wykwalifikowanych profesorów masz pewność, że to jest dobra informacja. W internecie musisz jednak być czujny i uważać, żeby czasem się nie natknąć na jakiś scam i potem nie wierzyć w coś, co jest naprawdę szkodliwe i dla siebie, i dla otoczenia, jeżeli o tym opowiadasz. Jasna sprawa, tak, znaczy, trochę też, ale chodzi o to, że to też trzeba mieć samo zapał, żeby szukać tych informacji. Ja wiem też trochę motywacja. Po sobie, że ja zawsze mówiłem, nie, jak kończyłem szkołę, coś takiego, odchodzimy od tematu, ale who cares, że miałem coś takiego, że mówię, po co mi studia? Na przykład interesuję się programowaniem, nie? Nie potrzebuję w ogóle do programowania studiów. Tak w ogóle. Mogę wszystkiego nauczyć się sam. I byłem o tym święcie przekonany w momencie, w którym miałem tam, nie wiem, 19-20 lat i kończyłem szkołę. A jednocześnie nic w tym kierunku nie robiłem, nie? W sensie, bo to jest takie, że ja wiem, że te 4 czy 5 lat, które mogę spędzić na studiach, mogę się w rok nauczyć więcej, skupiając się tylko i wyłącznie na tym programowaniu, niż idąc na studia, ale no finalnie nie zrobiłem z tego, no teraz trochę się bawię no, tym, tak ale, jest, tak jest. Ale wtedy po prostu olałem sytuację. Mogłem, oczywiście, że mogłem, miałem takie narzędzia, ale no się nie chciało. Tak samo na pewno
wiele osób powie, o, siedzisz sobie w domu, nagrywasz na YouTubie, ale masz chillerską robotę i tamten. Tak, oczywiście, że są plusy i minusy każdej pracy. I na przykład plusem bycia zatrudnionym, gdzie masz szefa, jest to, że robisz to, bo wiesz, że dostaniesz opierdziel, jak tego nie zrobisz. A jak robisz sobie sam w domu, to musisz trochę tak siebie zmuszać, bo tyle zarobisz, na ile siebie dasz, nie? I to jest coś takiego, że no, taka ile ja miałem dni, że po prostu siadałem i mówię, ale mi się dzisiaj nie chce. Jutro to samo było, pojutrze to samo było, a zaraz trzeba zrobić filmik. I choć to jest głupi filmik do internetu, to jednak na tym zarabiam, to muszę w końcu siąść i to jest takie, to nie jest takie proste do wyobrażenia sobie, że a to mnie jara, to teraz będę codziennie jebał filmiki, bo mi się to podoba. To tak nie jest. To jest plus tego, że jesteś, masz szefa, jest taki, że robisz, bo ktoś cię za to skarci, a ty siebie dajesz tak ulgowo, że a tam odłożę na później, nie? To jest taka sama motywacja, bardzo dobre spostrzeżenia i całkowicie to rozumiem. I tak to właśnie jest. Ja tak samo kiedyś sobie mówiłem, że o, jakby mnie nie zmuszali do szkoły rodzice, to ja po prostu sobie chodził i tak, nie? I jednak się okazało, że jak już mnie nie zmuszali, to ja nie chodziłem. I to jest właśnie ta sprawa, tak, że jeżeli masz coś z góry narzucone, to zrobisz to i znajdziesz tą motywację, bo musisz. Człowiek się przystosowuje. Jeżeli musi coś zrobić, to on to zrobi. A jeżeli masz taką własną wolę i nie masz takiego samozaparcia, nie wiem, silnej woli lub nie potrafi się dobrze zmotywować, no to właśnie wychodzą takie rzeczy i też niestety tak często mam i walczę z tym po prostu jak mogę, zmuszając się do wielu rzeczy, których nie chcę. No bo organizm, jakby nie organizm, może po prostu ludzie są leniwi sami w sobie. Po prostu i trzeba nauczyć się tej metody, która zmusza cię do pracy. Szczególnie tak jak mówisz, jesteś swoim własnym szefem, nie? To jest duży problem. To tak naprawdę powinno się robić 7 dni w tygodniu, cały czas tak naprawdę, bo tak. Szczególnie jak masz firmę, nie? Żeby to rozwijać i tak dalej. Jeżeli ktoś chce się tam rozwijać, no to nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo jak... Ja ci powiem, nie zliczę dni, w których miałem coś takiego, że siadałem. 6, nie? Wiesz, zazwyczaj jak wstaję 6, to nie robię czegoś od razu. Czasem się zdarza, ale bardzo rzadko, bo po prostu muszę się obrudzić, więc tam wypiję herbatę, może jakieś śniadanie, zjem coś tam sobie, pogram godzinkę, dwie i dopiero ruszam. To nie zliczę dni, których było tak, że ja od 8 siedziałem dosłownie do 20 i naprawdę nakurwiałem cały ten czas i mówię, dobra, ale jestem teraz zmotywowany, rób jutro to samo, lecimy. Wstaję, robię tylko live'a i nic więcej w tym dniu, bo nie chce mi się, wypompowałem się poprzedniego dnia i wystarczyło, nie? W pracy bym tak nie miał, musiałbym, bo inaczej tak, po prostu, siema, po prostu byś to nie zrobił. Dostajesz wypłaty, zwalniamy cię. Tak, tak. Po prostu byś to zrobił i nie byłoby gadania, i nie byłoby, wiesz, zastanawiania albo odkładania tego następny raz, na przykład, nie wiem, o, zagram sobie godzinkę i zaraz, a mówię, a jeszcze sobie zagram godzinkę, a jeszcze zrobię to, a jeszcze zrobię to, a jeszcze poćwiczę, i nagle wychodzi 20, no to dobra, to jutro. I znowu jest to samo. I to trzeba naprawdę uważać na to. To nie jest takie... Wydaje się łatwe, nie? Na takie mówienie. No. Ale nikt jakby nie zrozumie tego, jeżeli po prostu tak nie ma. Po prostu. Tak, ja ci powiem, że i tak się uważam całkiem zmotywowaną osobę do tego, żeby mieć takie samo poparcie, anime, że muszę coś zrobić. Powiedziałbym, że jakby jesteś bardzo... Jakby przez wiele lat to robisz, jesteś bardzo systematyczny. Nie najbardziej systematyczny z tych osób, których ja znam. Jakby no zawsze te odcinki są zrobione porządnie i zawsze one są długie. To nie jest tak, że kurwa muszę nagrać 2 minuty, szybko powiem ci, o, top 5 anime. I takie, nawet nie oglądałem, ale znalazłem sobie nasze idee, opisy. Ty tak nie robisz, nie? I to mi się podoba. Takie samo zaparcie. Ja robię ten, z dużym wyprzedzeniem, to żeby właśnie mieć ten margines błędu jeszcze. No to też trzeba... Pamiętam jak z na początku się dogadywałem, to miał ten takie trochę mindfucka, że no dobra, to ten filmik na niedzielę, ale ty mi go dajesz 2 tygodnie przed, co jest grane. No ja tak miałem, że ja tak chciałbym zrobić to szybciej. Jak ja bym tak miał, chciałem do tego takiego właśnie dążyć, takiej rzeczy. No, ale w pewnym momencie znowu miałem problem, że robiłem tak, bardzo się zbliżało do tego terminu, że kończyło się wszystko powiedzmy tam w sobotę o 18, a o 12 na niedzielę jest filmik. Dlatego trochę przycisnąłem, zamęczyłem się trochę, ale teraz znowu mam ten okres, gdzie mam trochę luzu. W tym momencie, no dzisiaj jest, co dzisiaj mam, sobotę, na jutro już filmik mam. Ten podcast, można powiedzieć, już też mam, bo on tylko się zrenderuje, więc to jest żaden problem. Ciekawostki sobie nagram. Gdzieś tam w przód już kolejny materiał na niedzielę się kolejną szykuje, już montuję, prawie zmontowany, także jest git, nie? Pod tym względem. To trzeba zrobić, siąść w końcu, zrobić trochę na zapas, żeby mieć ten czas i to jest dobre, ale no to nie jest takie banalne, jak się myśli, że a, tam zrobię, bo co to, dla siebie pracuję.
wiem, jakie to przyniesie korzyści, to będzie na pewno dobrze. No mi się wydaje, że bardzo fajne spostrzeżenia i w ogóle fajna rozmowa, tak. Ale wracając do kobiet. Wracając, tak. Bo mamy... To jeszcze skończmy do Karin, bo widzisz, no, jak o wszystkich gadaliśmy, na przykład wygląd też mi się bardziej podoba, bo na przykład lubię okularnice, to jest mój... No, fajny wygląd. Jeżeli o to chodzi. No, więc... To jest to. Fajnie wygląda. W ogóle w Boruto wyglądała tak, pamiętam, chyba w takim stroju szkolnym trochę. Mundurku? Też było tak dziwnie zaczytała. Ona ma taki mundurek fioletowy, jakby z koszulą. Bardzo, bardzo spoko wygląda. No i tak jak mówię, to jest taka druga Sakura, racja. Bardzo przydatna. Trochę z wersją light, bardzo przydatna od samego początku i miała też taką naprawdę z budu historię, a nie ja się kupowałam z Ino. I my się już nie kupujemy, bo w Sasuke się zakochaliśmy, zakochałyśmy i teraz my no się nie nawidzimy. Takie tak. Wiesz, problemy dwunastolatek takie były po prostu pokazane. I one miały może 6, nawet nie 12, ale dobra. No, a czy one dalej były zakochane wtedy w pierwszej serii i one dlatego były rywalkami, dlatego biły się jakby tego Sasuke, żeby tak. Ich zauważył. W Shippudenie dopiero znikło, ta rywalizacja między Sasuke. I dobrze, no, także chyba Karin możemy skończyć. Była użyteczna, moim zdaniem było bardzo, bardzo spoko. Ja ją bardzo lubię. Nawet jak patrzę tutaj na te kobiety, to chyba bym ją umieścił na drugim miejscu. Była takim żeńskim Hidanem troszeczkę po dobrej stronie. Tak leciutko może porównał. W sensie niestabilności psychicznej, ale oglądało się to bardzo fajnie. Może dla niektórych to było jakby ale w sensie nieśmieszne. Ona właśnie, wiesz, ta niestabilność psychiczna się objawiała głównie tym, że ona po prostu była zakochana w Sasuke. To nie jest aż takie bolące, mam wrażenie, nie? W sensie, no, robiła wszystko dla niego, co było głupie, tak obiektywnie patrząc chyba, bardziej subiektywnie, ale jakby to nie było aż takie, wiesz, złe, że siema, to teraz ja wyrżnę wszystkich, bo jestem Hidanem. Nie przeszkadzała mi to jakby za bardzo te problemy psychiczne Karin, ale to znowu dojrzymy do tego, że nie każdego rusza ten sam humor, nie? Tak, mi tak. Ten humor pasuje, bo ona też bije Suigetsu, jak Sakura biła Naruto. I mi się ogólnie to podoba, ale nie w jakichś takich poważnych momentach. I z racji tego, że Karin nie jest główną postacią, to ona na tym zyskuje. I to jest spoko. No to była taka druga strona, wiesz, taka druga strona Sakury. Tak, wiesz, to było mi się wydaje nawet celowe pokazane, że taka Sakura była po stronie tak. Zła Sasuke. Taka, wiesz, po stronie zła, po tej drugiej stronie. To w sumie tyle. No, i przechodzimy do Karui. I ja ci powiem, że Karui z Naruto Shippuden w ogóle nie kojarzę. Tak, zero. Oto ona, z tego co ja wiem, to ona pobiła Naruto po walce z Painem do krwi. Było, dobra, było, no. I ona stąd jest nienawidzona, pluta. I nikt jej nienawidzi przez tą sytuację i każdy... To znaczy, wiesz co? Ja nie mam do niej o to jakby żalu. W sensie, znowu, nie pamiętam idealnie sytuacji, bo to było, hej... lata temu, to było no. Tak, teraz to już jest w ogóle nieważne, także nie zapamiętałem tego jakoś bardzo, oprócz tego, że ona go waliła, tam napierdzielała cały czas, on to sińce i tak bez dalej, powodu, ale czemuś swojego, przyjaźń jak zwykle, ale jakby to trochę też były uzasadnione jej poczynania, więc to jakby okej okay dla mnie. Nie wiem, jej kolega zachował się normalnie. Ona, to było tym uzasadnione, dlaczego ona go biła sobie, powiedzmy, dlatego, że ona przyszła do wioski, z której Sasuke uciekł i chciała się dowiedzieć czegoś właśnie o tym Sasuke, gdzie on jest i tak dalej. Oni powiedzieli, że to jest jego przyjaciel i nic nie powiedzą, co jest w sumie zrozumiałe. A ona zaczęła go po prostu bić do krwi. Ale, ale to nie było przypadkiem tak, że on coś zrobił jej... No, Killer B, jej mistrzowi. O to chodziło. No właśnie, killera. Tak, domniemanie zabił. Oni wtedy myśleli, że zabił, dlatego oni chcieli zemsty, nie? Oni chcieli zemsty za plecami swojej wioski, czego już nie powinni robić. Przynajmniej ona, ale ona miała. Ale moim zdaniem, powiem tak, jedna i druga strona miała rację i to jest tyle. To nie ma tak, że jedna była bardziej... Dla mnie zachowanie żałosne. Hej, jakby ci kogoś zabili ważnego, to też byś prawdopodobnie, wiesz, no i o ile byś jeszcze wytrzymał to psychicznie być może, ale jest duża szansa na to, żeś po prostu poszedł i chciał kurwa zabić wszystkich, którzy mogli mieć cokolwiek z tym wspólnego, nie? Tak, ale... I tak samo Naruto i chciał bronić. Dla mnie to było, ona się jakby wyżyła na nim, jakby to nie miało żadnego logicznego... wiesz, to, że ona go pobije, to nie znaczy, że on zaraz się rozpłacze i mu o tym powie. Ona po prostu jakby wyżyła się, nie? Ale to jest zachowanie troszeczkę żałosne. Ja nie lubię jakby fizycznych rozwiązań. Ja lubię właśnie jakąś rozmowę. Jakby o ile Omoi to chyba był obok niej, nie jestem teraz pewny. Chyba tak. To chyba tak. O ile on zrozumiał to, to ona on już... jest w ogóle za spokojny nawet, jeżeli o to chodzi, tak, ale... on jest taki
ciekawy, więc on jest taki jakby spokojny, ale jest takim paranoikiem mocnym. I, to, i na wojnie pokazują fajnie, i Shippudenie pokazują fajnie. Ma też fajny, może nie fajny, ale ma swój wątek malutki. No i dobra, dla mnie takie zachowanie jest żałosne według mnie i ja jej nie lubię po prostu. I szczególnie po takim arku to było, że Naruto jest bohaterem wioski, jest taki bardzo silny, pokonał Paina i on się wydawał już takim pół Hokage w tym. I on przychodzi sobie randomowa typiara i mówi sobie, że masz mi powiedzieć, gdzie jest ta i ten osoba, mimo tego, że o tym nie wie, jest uciekinierem wioski, to go sobie pobije, bo chce się wyżyć, no. I tam dobrze, że Ino tylko powstrzymał ją Sai po prostu i zrobił to, co trzeba. I właśnie tego, gdzie no Naruto, nie dawaj się, tak, bo kurwa nie wytrzymam. I Naruto chciał przyjąć na siebie jakby winy Sasuke, nie? Żeby ona się na nim wyżyła za Sasuke, żeby go zostawiła w spokoju. To jest znowu te nielogiczne przyjaźnie i wola ognia, której nie lubię. Dobra, ale no właśnie boli mnie to, że mówisz, że to jest jej nielogiczne zachowanie, bo tak dla mnie jest jak najbardziej logiczne. W sensie, okej, oczywiście, że rozmowa byłaby lepsza, no gadanie się, dlaczego, przegadanie tego, ale oczywiście tak się nie dzieje po prostu. W życiu nawet realnym, jeżeli o tym mówimy. I to była impulsywna decyzja. Impulsywna osoba też bardzo. I tak, jakby... My osoby z impulsem nie kierują się logiką, tylko właśnie impulsem. I jakby... Logika, rozumiem takie coś. Robisz coś po co? Po to, żeby jakby coś zyskać. Jakby twoje poczynania muszą mieć jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i ona go pobiła. Co za to zyskała? Nic. Dlaczego to zrobiła? Dostała impuls taki nerwowy. Znaczy powiedzmy, że ja rozumiem, co chcesz powiedzieć. Ona jest jakby, to jest normalne, że ona była zdenerwowana. Tak. I to jest normalne, że po prostu kierowały nią emocje. Jeżeli chodzi o taki wzgląd logiki, to tak. Ale sam taki uczynek, to jakby w sobie logiki nie miał. Ale jak mówisz, okej. No właśnie dla mnie miał, bo ja od razu w głowie widzę taką sytuację, jak nie wiem. Ja miałem kiedyś taką sytuację, ostatnio nawet przytaczałem. Byłem mniejszy. To mieszkałem na w ogóle innej wiosce i tak dalej, tam wszyscy się znali i w pewnym momencie jechałem sobie rowerem i taki starszy gościu, nie wiem o ile starszy, pewnie 8 lat, więc ja byłem dzieciakiem, on miał pewnie z 15, jechałem sobie rowerem, on skręcił mi tak kierownicę, że się wypierdzieliłem i w ogóle i wszystko mi bolało, nie, i jak to dramy na tej wiosce były, poszedłem do domu z płaczem i powiedziałem bratu i pierwsze co zrobił mój brat, to poszedł go od razu na kurwiet, nie, od razu tak, ze start. I to było impulsywne, jakby nie musiał tego zrobić, równie dobrze mógł przegadać, że co ty waliłeś się dzieciaka i tak dalej, akurat, ale no. Jakby nie widzę w tym nic dziwnego, ja bym powiedział, że tak to zrobił, jest nie tylko dobre, ale i logiczne, w sensie... Może nie aż takie dobre, bo jak mówię... Nie było, ale, jakby najlepszą decyzją byłoby po prostu pójście do niego i pogadanie, ej, co ty zrobiłeś, dzieciaka tam ten... Tak, ale wiesz, to by nie podziałało na logikę, osobą młodą taką, ale jak już obronił cię, najebał mu, czy cokolwiek zrobił ci później jeszcze? Myślę, że... No nie, może dlatego, że jak się bili, to... Gościu prawie wpadł na ulicę i został zabity, także może to mu przemówiło do to głowy. Tak, i to widzimy tam dwie strony, dlatego to jest jakby złe rozwiązanie, ale jednak jest logiczne, bo jakby najebał mu dlatego, z jakiegoś powodu, żeby cię już nie dokuczał ci, osiągnął swój cel, to było dla mnie logiczne. Może każe się różną logiką może kierować. No dobra, może się nie spierajmy, bo tak wyjdzie nam właśnie znowu podcast o 3 godziny. Tak, bo... Dla mnie to jest po prostu... Filozofia. Nie dziwne, że ona tak zrobiła. W sensie, no. Ja nie chcę jej bronić, bo ją lubię czy coś. Ona jest dla mnie tak neutralna, że w ogóle ja o niej zapominam praktycznie. Dopiero jak mi przypomniałeś, to przypomniałem, że w ogóle coś takiego istniało. To wielokrotnie razy widziałem dlatego. Wielokrotnie razy chciałbym jej... chciałbym jej przybić rozsądku. Nie. Także dla mnie to było jak najbardziej takie... No, może nienormalne, wiesz, oczywiście, że to nie była najlepsza decyzja, ale jakby to jest pierwsze, co by się rzuciło do głowy. Hej, by teraz nakurzać wszystkich, bo jestem impulsywna. No, w Boruto jest już okej, na przykład, nie? Tak, no. Znaczy w Boruto urodziła Chouchou, więc chyba nie. No, akurat tutaj to jest duży, potężny minus, ale jednak jakby jest taką właśnie, taką Temari, bym powiedział. Jest taką Temari, no taką Temari w domu i to taka po prostu, mocno. Bardzo to przypomina taką relację. Taką, że ona jest tam panem domu, tak, że jej decyzja jest ostateczna. I że jak coś trochę pamiętam, jak coś chodzi zrobi, to dostanie po prostu z pięści w łeb. I na dodatek popatrzmy, jak... Zje ziemniaczków. On zje akurat. Tak, to...
Nie, no tak, to tutaj można no i to jest się teraz... Dla mnie ona jest neutralna, może dlatego, że nie oglądam Boruto, gdzie ma głównie pewnie cokolwiek więcej do powiedzenia niż Shippuden. No, to i tak tylko urywkowo ją widzimy, co nie jest ważna postać. No. Jakby jest ani Choji, ani bardziej Choji coś tam robi, ale ona po prostu jest matką. Po prostu gdzieś tam o tym, nawet ninja, nie wiem czy jest, pewnie nie jest nawet ninja w tej chwili. No to Kurotsuji. Kurotsuji. To jest Kurotsuji, zanim od razu mi się kojarzy z Black Butterem. To jest teraz Tsuchikage, tak? Obecna Tsuchikage, czwarta. Która całkiem całkiem spoko jest charakteru, fajna. Powiedzmy, że taka charakterna ten, nawet podobna z wyglądu troszeczkę. Ale jeżeli chodzi o siłę, to w tym Boruto słabo się pokazała, mimo że to kanony były, to był ark z Onokim. No to została zeszmacona, wtrącona do lochu i tyle. Było z potężnej władczyni wioski. Coś kojarzę, tak było. No, no i tak samo jakby z walce z Momoshikim, no akurat tam nie możemy jej zbytnio powiedzieć zbyt dużo, bo no po prostu nie miała szans, tak jak cała reszta Kage. Prócz Naruto i Sasuke, bo to jest przepaść. To jest Kage kontra Kage, kurwa. To jest taka różnica tych poziomów i mi się wydaje, że jest najsłabszą Kage ze wszystkich. I to możliwe, obiektywnie ale nawet. Jak tak patrzę, to jest trochę mam to samo, co mogę przypiąć, co zrozumiałem do Karui. Ona jest dla mnie bardzo neutralna, ani jej nie lubię, ani jej nie lubię. Nie odgrywa większej roli w Shippudenie, Boruto trochę tak więcej. Nawet powiedziałbym ci bardziej jej nie pamiętam znowu. Wiem, że ona istnieje, wiem kim jest, wiem, że tam chodziła z tym dziadkiem i w ogóle z tym Akatsuchi całym. Jest chyba wnuczką w ogóle tym tego, grubym. Nie? Tak, wnuczką jest. No, ale... Ona dla mnie w ogóle mogłaby nie istnieć i nic by się dla mnie nie zmieniło. Dla serii też by się nie zmieniło. Postać. Oprócz tego, że byłby inny Kage. I to też by dużo nie znaczyło. Tak. Taka, no, też bardzo drugoplanowa postać, jak nie trzecioplanowa postać. Taka mało znacząca. No. Może... Bardzo, bardzo mało znacząca i nawet nie przebiła się żadne wspomnienie z nią dla mnie, powiem ci szczerze. No, to bardziej na wojnie, kojarzę wiesz? z gry niż ten. No. Ona... Niż z anime. I pamiętam, że jak szukałem jakichś obrazków do odcinka, to ktoś tam się zauważył, że ona ma taki strój dziwny, że chyba gaci nie nosi czy coś. A, no to w walce z Momoshikim, bo po prostu jest screen że i dupę widać takie coś, jest dziwna sytuacja. No, także to tyle, co mogę o niej powiedzieć. Tyle fajnego w niej. To może teraz Anko. Tyle fajnego. Kage bez majtek. Dobra, wygrała. Bo Kage to sobie odpuszczę. Czyli jak się okazuje jest na ten... Naszą ulubioną postacią dzisiaj. Póki co tak, póki co numer jeden. Ale może Anko nią będzie, bo ona też miała całkiem... Nie dobra, już aż w tą stronę może nie idźmy, ale tą siateczkę miała spoko. Tą siateczkę. Jak na 12-letniego Dekona Eliasza, to o, powiem ci. Ale Hinata też miała chyba siateczkę. Tak, no to było też duży plus u niej. Chociaż ona jakoś z charakteru i wyglądu mi nie pasowała, to Anko już tak. Anko też była też Anko, taka mocna... pierwsza seria, slash, może Shippuden też, no. Tak, taka mocna babka, taka WF-istka po AWF-ie, wkurwiona. No, trochę tak. Traci, wiesz, nie odpuści, pompki robisz, to ci rozkaże, ma dużą wiedzę, jest twarda, taka tak. Mamuśka pełną gębą. Taka też charakterna, nie? Trochę też taka Temari, tylko że no starsza i w ogóle... Taka bardziej rozsądna mi się wydaje, taka nie ponoszą jest tak nerwy, że zaraz kogoś uderzy, ale taka, wiesz, z wypiętą klatą jest, wiesz, wyprostowana i wiesz, i jest... Pewna tego, co mówi i bardzo lubię takie właśnie kobiety. Tak, ona bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła, pamiętam, w pierwszej serii. W drugiej już mniejsze znaczenie. W sensie ona miała tam znaczenie, bo pamiętam, że tam Kabuto czy Orochimaru jej potrzebował. No, znaczenie może miała dla fabuły, ale jako została opluta, to już mówiliśmy o oplutych postaciach, no została potraktowana strasznie źle. Ona była tym właśnie zwiadowczynią i tak dalej, i tak dalej. I szukali kryjówki. Madary i Kabuto, ale ją podal niej właśnie zostali przez niego złapani i on ją użył właśnie, żeby pieczęć Orochimaru zyskać jakąś tam siłę i tak dalej, tak, i tak dalej. No, i to była ta kwestia i szkoda, bo znowu na wojnie przez to jej nie zobaczyliśmy, bo ona była uwięziona. No i szkoda. Znaczy, no nawet, widzisz, jakby Anko w tym pierwszej, drugiej serii się dobrze kojarzy. Tak. Naprawdę dobrze, pozytywnie. Nawet miała znaczenie do fabuły, bo no, dzięki niej tam coś się działo na wojnie. Tak, mi się bardzo podobały jej relacje z Orochimaru w retrospekcjach. Że ona naprawdę była zapatrzona w niego i on naprawdę jako swojego idola, swojego mistrza. Takie przebitki po prostu były. Można by po niej wnioskować, bo nie wiemy tego na 100%, że ona taka była. Ale z tego, co tam właśnie tylko mówię, wnioskuję. No to...
już jakby dziwnie to było pokazane, że ta relacja jakby nigdy nie istniała. Jakby nigdy nie zobaczyliśmy tego spotkania, takiego oko w oko. Rzeczywiście w tym lesie było jakieś spotkanie chyba Anko Orochimaru. Tak. Ale to było takie bezuczuciowe strasznie. Bo jeszcze nie znaliśmy ich tych retrospekcji, które dopiero były później, nie? Wiedzieliśmy, że to jest... Może ona też już trochę tak wyleczyła, albo przynajmniej udawała, że się wyleczyła. I szkoda, nie? Bo fajna relacja mogła być. W sensie, no, wiesz, uczennica legendarnego Sanina i to jakiego. I to jakiego charakternego, i to jakiego mocnego. To bolesne jest, że ona ma fajne te techniki na papierze, fajnie wygląda, tak jak mówiliśmy sobie już przy tej okazji, ale no, fajnie się kojarzy, okej, fajnie się kojarzy, jest fajna. No. Szkoda, że było jej mało, tyle bym powiedział. Mi się wydaje, że... No w Boruto już tak dobrze się nie kojarzy. O Jezu, nawet nie mówię. Dla mnie to nie jest Anko już. To jest tragedia. To nie jest Anko. Powiedz tego, dla mnie to nie jest ani kurwa śmieszne, że oni zrobili z niej grubaskę, która po prostu ma napuchnięty łeb pączki. Taka, o, powiedzmy, WF-istka po AWF-ie i WF-istka po 20 latach uczenia WF-u. Czyli ona po prostu jest gruba, Woźny w twojej szkole versus WF-istka. Tak, tak. No ale wiesz, dużo ludzi takich ma WF-istów po AWF-ie po 40-50, którzy po prostu mają taki bęben, że bebech, tak. Nie zrobiliby, nie podnieśliby kolana ponad swój brzuch, a uczą WF-u. Ja takie miałem. Tak, tak. No, ale wiesz co? Ty mi się kojarzy ono. To jest nawet uzasadnione, w sensie ja robiłem kiedyś taki odcinek, dlaczego ona jest gruba i... Psychologicznie? No, okej, okay. Mam to w wiadomo, że wpierdzielała, ale chodzi o to, że ona zawsze wpierdzielała, ona tam Dango nakurwiała już od, wiesz, pierwszego Naruto i ten, a to jest słodycz po prostu i ona zjadła jakieś tam chore ilości, tylko że prawdopodobnie przestała ćwiczyć i o to chodzi, w sensie w ogóle się ruszać, nie? I tak, dlatego... Ja bym tu nawet psychologicznych czytyła, tych wątków jakiś szukał, w sensie Orochimaru ona i też, wiesz... zabijanie smutków jedzeniem i tak dalej, coś bym tutaj wykmił, ale teraz... Znaczy jasne, ale to nie, to nikt nie pytał, nikt nie potrzebował, tak bym powiedział. No. Nie wiem, czy ktokolwiek, w sensie na pewno, znaczy, ktoś się powiedział, o dobra, ja bym chciał. Body positivity, ale tak naprawdę to myślę, że 99% osób by powiedziało, Jezu, po co? Ja bym powiedział, że... Dajcie jej tą siatkę, teraz nie chciałbym jej oglądać w siatce. No, no. Czy teraz? O Jezus. Nie, żebyśmy mieli coś przeciwko grubszym, otyłym kobietom, ale nam się podobają po prostu chudsze. I tyle. Każdy ma swój gust. I tyle. Ja mnie nie boli, jak będą się spinać. Tym bardziej, że później do pieca jeszcze dowalę, jak będziemy mówić, dlaczego tak jest. Także spokojnie. Też jak ktoś tutaj jest. Ja jestem przecież niekulturalny, tak? Na nim tego słowa wymówić tak bardzo, jestem niekulturalny. Kulturalny, no, tak ten. Się mówi. A czasami jest taki ten, że nie możesz powiedzieć słowa. No, śmieliśmy to zresztą. Znaczy nie o to chodzi. Mnie to, ja jestem zajęty swoim życiem, a nie czyimś, także mnie to nie obchodzi. No tak. Ale po prostu mam jakieś tam przemyślenia, czy są dobre, czy są złe, to życie pewnie zweryfikuję kiedyś lub nie. No. Ale nieważne. Czyli jesteśmy tutaj podsumowując, w pełni stanie powiedzieć, że Anko zajebista w pierwszej, drugiej serii, w Boruto nie. Tak, i szkoda, że było jej mało. Ja tu widzę fajne wątki, które chętnie bym sam. No teraz jej jest dużo. Tak, jest, a za dużo nawet. Oczywiście. Tak już reasumując. No to co, Tsunade. Tak. Czyli idziemy z Tsunade. Taki charakter, który bardzo mocno konkuruje o numer jeden kobiety. Prawdopodobnie jest numer jeden kobietą. Możliwe, że w sile, nie licząc Kagui. No, tak patrzę teraz tutaj. Tak. Wydaje mi się, że do długiego czasu ta Sakura, mi się wydaje, że doświadczeniem tak Tsunade niszczy potem Sakurę. Nawet na końcu Shippudena. No to... No może i tak, no. No to właśnie chyba numer jeden kobieta w sile, po pierwsze, nie licząc oczywiście Kagui, która jest kosmitką. No i charakteria też bardzo fajna. Może dla niektórych była irytująca, szczególnie w tym arku pierwszym, gdzie ona była zapijaczoną hazardzistką i była bardzo, dla niektórych irytująca, mogę to zrozumieć, bo dla mnie też, ale potem ten arc był bardzo fajny, w sensie, że ona się bała krwi, potem się przełamała. I po prostu dostała, Kabuto został zmaszatowany. Miała takie smutne te tak, też przeszłość, miała, nie? Tak, tak, no i narzeczony jakiś tam jeszcze to dziecko, nie było jej dziecko, brat, nie pamiętam kto to był. Brat. Danto jej brat był? Nałaki. Nałaki to dobra. Był jej brat, no, a Danto jej taki był, narzeczony, tak. Czy tam wiesz, chłopak i tak dalej. Kochanek. No. No to no. Historia jest fajnie rozbudowana. Czyli mamy jakby fajne, smutne backstory, mamy przełamanie się, cały arc poświęcony jej, ona została Hokage, jakby też ma, jakby sporo ją widzimy, w końcu jest władczynią wioski, sporo ją widzimy przy okazji jakiejś rozmowy z Jiraiją bardzo fajnych, jest legendarną Saninką, naprawdę ona ma wiele w sobie, która teraz taka teoria o kobietach, że są zeszmacone przez Kishimoto, troszeczkę tutaj rujnuje ta postać, bo naprawdę jest
nie tylko fajnie zrobiona, ale mamy historię, długo ją widać, ma bardzo fajne momenty, ale boli mnie jedna rzecz, czyli Madara Uchiha. Madara Uchiha, który mówiący jej, że jest słabą kobietą, że jest tylko, nie, że ogólnie jest słaba i wszystko, czym jest, to tylko słabą kobietą. Co jest takim mocno szowinistycznym, tak się to mówi? Dobra, ale popatrz, to w porównaniu do Madary jest silny. No ale dobra, tak, mów. Tak, ale mnie ten tekst tak rozwala, że ona jest słabą kobietą. Nie jest słabym wojownikiem, czy kimś, tylko jest słabą kobietą, a słabość go po prostu obrzydza. I jak się skończyło, ona pokazała, że jednak jest silna. Boom, skacze na niego, a jak on odpowiada, przebija ją na wylot, a potem jest przepływana na pół na końcu. I jaki mamy z tego wniosek? Niestety, ale po historii wniosek z tego taki, że miał rację. I to jest właśnie, on miał rację, nie? Ale czy widzisz, ale to, widzisz, wszystko zależy jak na to spojrzysz. No. Być może miał, na, wiesz, miało tak miało mieć taki wydźwięk, że jesteś słaba, tak. Bo jesteś kobietą albo coś takiego, tak. Ona nie? Ona miała pokazać, że jednak nie, że nie jest sobą kobietą i pokazała to, ale koniec końców skończyła jako przypoływana na pół i to mnie rozwala. Taki ten, ale jako cała postać to jest piękna. On jej pokazał po prostu, gdzie jej miejsce, ale to był po prostu Madara. Tak. Kogo byście nie postawili w jego miejsce, to on mógłby powiedzieć, jesteś słabym chłopcem, jesteś słabą kobietą. Jesteście słabymi ludźmi do wszystkich poza nim, nie? W sensie... I tyle, koniec tak, po prostu, nie? Cały problem polega na tym, że jest kobietą, że jest Madara Uchiha. To... Proszę, rzutujcie to. Nie jest problem oczywiście żaden. Problem to był, że ona stała przeciwko Madarze Uchiha. Ajajaj, ale żebym brnął. O nie, ja już zapomniałem co to mówiłeś, wystarczyły te słowa. No tak, dobra. Cały problem polega na tym, że była kobietą. Lecimy dalej. To teraz moje słowa. Tsunade była fantastyczną kobietą, wiadomo, nie tak jak Nekon, który nienawidzi kobiet, ja całym serduszkiem, nie, tak naprawdę to odbieram Tsunade do teraz jako taką pozytywną postać, dobrą, mocną na pewno, chociaż ja odbieram taką trochę też z minusami, no, nie chodzi o tą siłę, że Madara ją obrzuł i tak dalej, tylko o to, że ona była tym Hokage, ona też nie chciała na początku nim być, ale... Chciała, bo musiała. Była trochę, musiała. Trochę się sprawdzała, a trochę nie, bo to była taka wersja, tak jak właśnie Hashirama, jak Hiruzen, czyli nowe pokolenie, to teraz wszystko pozwalamy temu nowemu pokoleniu, nie? Tak samo na pewno od razu do głowy mi przychodzi moment, gdzie była walka z Painem i ona, wołajcie Naruto, on tam wszystko zrobi. Chuj, że po niego właśnie przyszli, więc ona chciała na tacy podać po prostu Naruto i Danzo zabił tą żabę. No, niektórzy mówią, a to mógł jej nie zabijać, mógł ją tam, nie wiem, przechować. No, on się nie pierdolił w tańcu po prostu. Tak, już walić co zrobił. Ważne, że to przerwał, bo to była tak głupia decyzja. Mhm. Po prostu widzisz, to było coś na zasadzie, normalnie nie możesz tej misji dostać, ale jesteś Naruto. Proszę, to twoja misja. Weź se. Troszeczkę podyktowane fabułą, ale złe. Tak, to było przedstawione jako jej decyzja. I to była jej decyzja. Więc to jakby nie była idealnym Hokage na pewno. Możliwe, wiesz, ona nigdy tej posady też nie chciała. Ona była zmuszona, bo Jiraiya tego nie chciał. Jiraiya... Czy zmuszona, tak. Wiesz, nadal nie mogła odmówić. No ale dobra, powiedzmy, znaczy, że kto by tak, został, no. Wiesz, Danzo. Jakby koniec końców, powiedzmy, że... Jakby nie było lepszego kandydata. Był Kakashi, który mi się wydaje, że jeszcze gorszy by był. W sensie on jest jeszcze bardziej wtedy, za dobry. Wtedy być może. On jakby on jest za dobry i mi się wydaje, że to też by... Tylko Kaga nie może być dobry. No, on musi być racjonalny. Mi się podoba to Boruto, że... Nie widzieliśmy za dużo Kakashiego jako Hokage, nie? Ale właśnie zdaje mi się, że Kakashi jako Hokage to jest... On jest, wiesz, miły i tak dalej, ale on jest... też bardzo racjonalny. On się też nie pierdoli w tańcu. Jakby miał ci powiedzieć, że nie nadajesz się, to by ci powiedział, że się nie nadajesz. A wiesz, jaki jest problem? Przynajmniej tak ubieram całą jego postać. Czekaj. O, problem z nim jest taki, że on żył jakby w czasach pokoju. Jakby nic się nie działo praktycznie. I on przez jakby... A wtedy tak, jak on rządził. On pełnił taką posadę i czekał po prostu, aż Naruto dorośnie. To była taka jego bola. On jest Hokage, bo teraz nie ma kto i czeka, aż Naruto dorośnie. Skończył, bo on tego nie chciał, wiesz, bo Kakashi to jest taki, wiesz, już emeryt, w tym szczególnie Boruto, tak. Który on od wszystkiego ucieka i tak dalej, i tak dalej. A mi się nie chce, ale i tak będę wspierał tego Hokage i w sumie tak, tak jakby ale trzeba, to pójdę, Boruto jest to Kakashi. W Boruto jest to fajnie zrobione, ja w ostatnim odcinku omówienia Boruto porównałem Shikamaru do Danzo, że on jest takim Danzo, takim
kierującym, pewnie dużo ludzi się już nie zgodziło oczywiście, ale to nie chodzi mi, że on jest taki ja sam jak Danzo, ale pełni taką rolę. On się kieruje całkowitą logiką. Na przykład jest teraz Kałaki w wiosce, nie? I on mówi, że nie, no wypas tym Kałakim, bo przez to Kara będzie atakować wioskę, nie rób tego, nie? A Naruto mówi, nie, no ale ja nie mogę tak zostawić człowieka na darmo i tak dalej, wiesz. I to jest takie, kłócą się po prostu. Wiesz, i Shikamaru stawia warunki. On mówi, albo on dostaje ochronę, albo nie zgadzam się na to i koniec, nie? Takie słowa po prostu mówi wprost. No. To nie jest tak, że Naruto powie słowo i koniec, tylko Shikamaru widać, że ma bardzo, bardzo duży wpływ, nieraz większy na decyzję niż Naruto i on jest właśnie takim Danzo Hiruzena. Danzo Naruto, nie? I fajnie, fajnie to wpływa i widać, że jednak to się trzyma kupy, bo Naruto sam jest jakby zbyt miękki. Czyli on, tak. Akurat w tym Boruto, powiedzmy, że on ma taki swój zadzior i tak dalej, bo to jest już inna postać, niczym nie przypomina tego Shippudena. Naprawdę możemy, ma tam swoje takie urywki, że możemy poznać tego Naruto, ale naprawdę Shikamaru to jest kluczowa postać, żeby ta wioska działała dobrze. Mi się wydaje, że to jest 90%, jakby Sakura została Hokage, no to nie byłoby wcale gorzej, bo jest Shikamaru, który to wszystko ogarnia. Mm-hmm. Tak, jakieś robiłem odcinek, że to Shikamaru powinien zostać Hokage. Mógłby zostać Hokage. Właśnie też o to mi chodziło, w sensie on nie mógłby zostać ze względu na to, że świetna decyzja, to tak. Zróbmy Hokage najsilniejszą osobą, nie taką, która najbardziej znaczy, do tego nadaje, tylko najsilniejszą. No? Tak, no to tak, Shikamaru moim zdaniem powinien się zostać Hokage, bo po prostu ogarnia najbardziej. A dlaczego nie został? Nie? Bo jest słabym symbolem wioski. Jakby Naruto też. Jest bohaterem wojny, bohaterem tego, jest bardzo znany, jest najsilniejszy, jest tym symbolem wioski, ale niekoniecznie ma ostateczną decyzję i to jest bardzo fajne. Tak, znaczy że został, to jest bardzo okej, okay. W sensie dobrze się stało, nie? Tak, bo to jakby dobrze, ten symbol jest potrzebny, ale no dobrze, że Shikamaru też ma taką władzę, a nie, że ja będę sobie robić wszystko, co chcę. I trochę tak u Tsunade było, bo byli ci doradcy, ci starzy właśnie z drużyny tam... Tak, Hirudena, oni się sadzili. Tak, Mikoto i ten, ale ona miała wyjebane. Ona po prostu rzuciła ich o podłogę i elo... Tak. To właśnie tak dokładnie tak to właśnie było. Ona miała całkowicie wyrobane, tam demokracji zbytnio nie było. Jej decyzja była jej decyzją i nikt... Żadna Shizune, która jest cichą myszką, która jest takim właśnie niby doradcą jej, nie ma nic do powiedzenia. Jej decyzja jest decyzją ostateczną. Tak. Mimo tego, że Danzo i tak sobie tam, wiesz, z cienia sobie prowadził własne interesy i przytygowywał się jej oczywiście. I to było z jednej strony ze względu na charakter patrząc i tak dalej, takie tsunadowe i fajne, okej, okay, ale ze względu na Hokage, to nie było wcale takie dobre. Tak, szczególnie, że wiemy, że to jest demokracja, tak? Wioska od czasów Tobiramy jest demokratyczna. Już od czasu pierwszego Hokage, kiedy miał być wybierany drugi Hokage w rozmowie z Hashirama, to Tobirama powiedział, że od teraz wszystkie rzeczy zostaną głosowane demokratycznie i wtedy ta demokracja w wiosce trwa. I ona tej, może nie pod dyktaturę, ale jakby... No. Ufała sobie bardzo i taki charakter jak miała, że nie dała sobie wmówić nic nikomu. No i ty, chociaż ty na przykład, wiesz, Jiraiya nie przygadała i Jiraiya sobie poszedł, zrobił co chce, ale to Jiraiya to Jiraiya drąży własnymi ścieżkami, to jest taki kocur, który po prostu... Wola ognia / siła przyjaźni / nowe pokolenie zawsze będzie lepsze od nas i teraz na wszystko im pozwalała i to... No, nie wiem, czy to wszystko, może to za dużo powiedziane, ale na pewno bolało mnie to, że ona była twardą babką, co jest okej, okay, ale no też bardzo, właśnie tak jak powiedziałeś, bardzo sobie ufała i jako Hokage nie była taka wcale dobra. Mhm. Może właśnie przez to, że nie dała sobie przemówić do rozsądku i ani nic sobie doradzić. Tak, jak może po prostu dlatego, że była uparta, to z drugiej strony to nie działało tak dobrze, w sensie... Tak, no Hashirama sam to powiedział, nie? Że ona jest bardzo uparta, jakby przy samym ożywieniu się. Mhm. Więc tak jak dlatego się pytał, czy wioska jest okej. Okay. Tak żartobliwie się pytał, czy wszystko w porządku z wioską. Danzo, tak jak przemawiamy tutaj do tego, jak jest temat Hokage, to od razu mówimy, że Danzo. I no Danzo też, mówiliśmy to nieraz chyba, że on nie byłby dobrym Hokage, ale dobrze, że był taki Danzo, bo jednak, wiecie, no konsekwencje konsekwencjami, nie wszystko dało się przewidzieć, ale no to dobrze, że była taka strona typu racjonalność, a nie siema, to teraz kocham was wszystkich, róbcie sobie co chcecie. To tak wszystko będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, wszystko się ułoży. Jesteś Naruto w anime Naruto, co ci się może stać? Tak, w końcu to bajka, kurde, Kishimoto narysuje, tak będzie dobrze. No, wiesz, ja bym sobie zrobił osobny podcast o Danzo i mógł mówić o jego decyzjach
w każdym możliwym sposobie i jak mogłoby się to racjonalnie naprawdę rozwinąć, bo nieraz konsekwencje tego, co robił racjonalnie, nie były wcale logiczne. Tego, co się na koniec stało, wiele było w tym przypadku dziwnego i o ile jeden raz, drugi raz to zrozumiem, to już 10 razy tego nie zrozumiem, ale to sobie powiemy pewnie o sobie razem. Może kiedyś tam porozmawiamy o tym. Ale dobra, wracając do tematu, znowu... Sunada w sumie obgadana. Przecież nie. Tak. I no to może Meiterumi. Meiterumi, to ci powiem, dla mnie to jest trochę kalka Tsunade, chociaż o jej rządach nic nie zostało powiedziane. Nie, no jest też taka jest stanowcza i w ogóle. Tak, to możemy wiedzieć. Ciągle poszukuję sobie męża. Było dla mnie bardzo spoko. W sensie, ja widzę, że to jest kalka Tsunade, mam takie cały czas przed oczami. No, taki tylko, że ona była mniej. Jej było znacznie mniej. Miała też fajne techniki, w sensie ta lawa i tak dalej, to też takie dość nietypowe było. Taka bardziej lubię Mei. Taka bardziej kobieca od Tsunade mi się wydaje była, taka bardzo kobieca. W sensie, wiesz, tej jest lawa z ust i te wycieranie się takie. Taka bardzo, taka kobieta 100%, taka 32-latka. Która ma taką kobiecość w sobie w 100%, po prostu, wiesz, szpilki, wszystkie 32-latki pisze do Nekona, jakby co? Maila macie, bo pisze. Ja jestem znany jako Loli King akurat. O Jezu, dobra, nie rozmawiaj. Chciałbym, żeby ten podcast nie został zablokowany. I tak, na pewno kiedyś była dziewczynka, która wyglądała ładnie lub nieładnie. Legalnych Loli King oczywiście. O, tak, dobra. Nie wiem, że tu jesteś. Ale ten... nie, no to ja bym powiedział, że Mei lubię bardziej odsunane tylko dlatego, że jej było jak mniej, nie? W sensie zostały nam pokazane jej negatywne jakby cechy, decyzje i tak dalej, tylko mamy właśnie Mei, silną kobietę, wszystko to od takiej pozytywnej strony odbieram, przynajmniej takie mam wrażenie, tak, że nie pamiętam o niej nic, co by było takiego negatywnego i tylko dlatego jest taka, według mnie, trochę lepsza od Tsunade, bo od Tsunade zobaczyliśmy dużo złego. Dokładnie, też, ale też dlaczego? Ale jakby nie to, nie? To postawiłbym je na równi. Obydwie były bardzo spoko. No i to jest bardzo dobre podsumowane po prostu. Jej było krótko, ale jak już było, to było dobre, to było dobre. Tak. A Tsunade po prostu było wiele, więc mogliśmy znaleźć jakieś minusy, koniec... z dwojga złego, wiadomo, nie z dwojga złego, tylko tak czy inaczej musieliśmy coś znaleźć, bo było po prostu ta historia była wydłużona i tyle. I tak jak mówiłeś, po prostu się z tym zgadzam. No, tak. Także nawet, znaczy pod względem takiej upartości, właśnie zawziętości, trochę mniej może Mei jest taka właśnie, wiesz, siema, ja jestem kozak, total, nic mi nie zrobicie, ale też jest, nie? W sensie, myślę, że tutaj Temari, Tsunade, Mei i może nawet trochę Anko mogłyby powalczyć po taki, wiesz... No, ja bym taką walkę zobaczył. Nie chodzi o walkę, chodzi mi o taką, że one są twarde. Tak, twarde, tak. Rozumiem, taki charakter jakby do jednego worka moglibyśmy poniekąd wrzucić w jakimś stopniu. Tak. To może pomówmy sobie o Conan i na sam koniec o Kagui. Dobra, jest to tak. No to Conan, także... czyli postać dla ciebie mocno nijaka. Tak. Taka po prostu była, bo potrzebna była do Yahiko, do Nagato, która cały czas go wspiera. I ostatnio widziałem, że wiele osób przy jakiejś tam okazji, znowu o antagonistach chyba, nie wiem czy antagonistach, czy niewykorzystanych postaciach, pewnie tu i tu, osób kilka napisało, że nie zgadza się, że Conan była fajna, że ona po prostu taki charakter miała cichy i też była taka jakby inna niż reszta postaci, niż reszta kobiecych postaci. Była takim punkiem była, czy gotikiem, nie wiem jak to do końca mówi, ale no taki po prostu charakter miała cichy i nie było to dla nich nijakie, ale podobała im się. No dobra, ale to jest, widzisz, kwestia gustu. Tak. Po prostu. Ja tutaj nie będę się kłócił, że ja mam rację czy nie, po prostu ja ją tak odbieram i to jest tyle dla mnie. No. Dla mnie ona była nijaka. Były osoby, które były właśnie takie nijakie czy coś i miały tak być przedstawione. Sai był po prostu gościem bez uczuć, też takim ten. Ładnie Pain w ogóle cały jest też taki, to jest Conan trochę, nie? Też Pain. W sensie, ja bym wsadził ich trochę do jednego worka. Jak miałbym porównać, to oni wszyscy mówią takimi... Mam totalnie wyjebane. Tak, ale mają też mogę powód, nie? Ciekawym, nie było ale tak, no. Tak jak moje ciekawostki kiedyś, po prostu mówię, no to jest tak bardzo ciekawe. I tak Conan mówiła dla mnie cały czas. Ale wiesz, też tego powód, oni są rozbici psychicznie wszyscy. Przez te wojny, tak. Przez to, co się działo, przez to, że Yahiko, w którym ona się zadłużyła za to, po prostu zmarł. I wiesz, zabijali ludzi, może nie zawsze tego chciała, niekoniecznie chciała robić tego, co Nagato, ale po prostu go wspierała, co by się nie działo. Bo po prostu byli ze sobą od zawsze. Jakbyś taka mała rodzina trójosobowa i tyle przeszli, ona nie była taka zawsze taka zmulona i taka cichutka. Tak, no była uśmiechnięta, haha, tak, tak, że była uśmiechnięta, bawiła się dobrze i była
możliwe, że jakby nie było tych wszystkich wojen i jakby to się inaczej potoczyło, to byłaby fajną, charakterną postacią, ale jej charakter, możemy powiedzieć, że to jest jakiś charakter development, że z takiej właśnie fajnej, radosnej dziewczynki zmieniła się w taką po prostu cichą, bezuczuciową, chłodną, tak, trzymającą w sobie wszystkie te negatywne uczucia. Taka już zmęczona życiem. Nie? Tak, taka już po prostu już jest wyjebany dla kogoś, żyje po prostu dla Nagato. Nagato się skończył, no to chciała po prostu, żeby ten jego marzenie trwało, dlatego stanęła naprzeciwko Madarze. Znowu jakby po coś dla Nagato. Mhm. Nie dla siebie, to ona już była całkowicie na siebie miała wyrąbane i tak to wyglądało z jej charakteru. Jeżeli patrzymy na to w ten sposób, no to rzeczywiście ta postać znaczy, coś znaczy, ale koniec końców zapamiętamy ją jako na właśnie tą cichą, nijaką, mało mówiącą tak kobietę. Mhm. No ja ją tak zapamiętałem po prostu. W sensie, no wiem, mówię, ona fajne techniki miała, no na pewno nietypowe. Jako jedyna chyba pokazała w ogóle coś takiego z tymi kartkami w ogóle. I to było naprawdę widowiskowe, ciekawe, ale jednocześnie nieciekawe, bo ona była taka właśnie pusta, ale w takim negatywnym znaczeniu, bo może to zostać wykorzystane to była taką, bardzo dobrze, mówię. Mówiąc przynosić, była taką czystą kartką papieru, jaką właśnie też sobie powiedziałem. O, tabula rasa, Conan, słuchaj, ty, dobre. No to tak, rzeczywiście ona mogła być tak odbierana, ale mówimy tu o własnych przemyśleniach, nie? Także tak. Dla mnie ona była taka, no po prostu nijaka, nie zapadła mi w pamięć, tym bardziej, że znowu, to jest taka postać, która została zrobiona po to, żeby była jakaś tam postać dla Yahiko i Nagato, co oczywiście nie jest złe, ale no w przypadku Naruto często jest tak, że to jest złe, bo jest sobie postać, która jest dla innej postaci i ona kompletnie jest coś tam wnosi, wiadomo, bo ktoś musiał kogoś porwać, żeby oni przyszli na to spotkanie, ale no ona na dłuższą metę nie była dla mnie taką bardzo ciekawą osobą, patrząc już po całości. Fajnie jak była, fajnie jak się pokazywała, nie wiem, jako anioł latała, to wszystko było bardzo spoko, ale finalne moje odczucie o niej to jest taka, ona jest nijaka, po prostu nijaka i to jest, ja nie wiem, czy mam coś więcej o niej mówić, bo nie wiem. Chyba nie trzeba. Fajnie wyglądała, o. W sensie, proszę. Zauważmy też to, że większość z tych kobiet była właśnie jakby dla kogoś, dla jakiegoś gościa, żeby gdzieś tam była w tyle, gdzieś go tam wspierała i w takim tyle była. I to zazwyczaj tak jest. Nie liczę. Możemy polecieć od początku na szybkości. Ino była dla Inoshika Cho, nie? Sakura była dla Sasuke, główną bohaterką, ale była dla Sasuke. Hinata była dla Naruto, bez dwóch zdań. Ten trochę była. Ten, no, ona istnieje. Tym dopełnieniem drużyny troszeczkę była takim, że ona Temari jest tutaj się wybija, bo ona, wiesz, musiała też być jakąś tam siostrą, ale tak nie była jakby za bardzo dla Gary i Kankuro, mam wrażenie. Mi się wydaje właśnie, że to jest ta postać, która troszeczkę odchodzi z tych schematów, dlatego jest zapamiętana lepiej i dzięki temu charakterowi. Ona mogłaby też mieć oddzielną serię i nikt by się nie pogniewał, mam wrażenie, trochę tak, tak, nie? Tak, w sensie, że ona była bardzo charakterna, była spoko bardzo. Tak, tak. Karin była dla Sasuke, dla Taki. Tak, i to bardzo, znowu szczególnie, że potrzebna była jej ta umiejętność. W sensie Sasuke walczył bardzo chaotycznie i psychopatycznie w tamtym czasie. I wiesz, jakby nie ona, to on by chyba 50 razy zginął. I cały czas musiał ją gryźć. No i on po prostu miał wtedy też psychicznie niepokojone głowy mocno. Więc ta osoba była bardzo potrzebna dla Sasuke. Tak, tak, ale znowu, ona była potrzebna dla Sasuke. Nie powstała z niczego, żeby mieć po prostu, hej, ja tu jestem spoko. W ogóle pewnie została pokazana dopiero wtedy, kiedy Sasuke szukał Taki, nie? Chyba tak mi się kojarzy. Więc, hej. Czekaj, jeszcze Karui. Karui to, sześciowa mówię, postać, to jest postać, która nie wiem, była bardzo tak poboczna, że nie jest dla mnie w ogóle ważna. Kurotsuchi? Tak samo. Tak samo. W sensie, w Boruto jest teraz Kage, ale ta też nic nie znaczy w kwestii tej postaci. Tak. W sumie to po Anko było. Znowu trochę się wybija. Tak. Bo ona nie została stworzona dla Orochimaru pierwotnie, bo była jako egzaminatorka. Tak. Dopiero później zaczęliśmy ją poznawać. Tak ona mi była się przynajmniej pamięta. Fajną babką taką po prostu. I tak samo to samo Tsunade. Była ważna dla historii. Ona była bardzo ważną kobietą na przestrzeni wielu, wielu odcinków i znowu się wyróżnia. Tak, tak. No i May Była, znowu, nie była stworzona dla kogoś, też nie powiedziałbym, że była bardzo ważna dla fabuły. No. Ona była spoko postacią, ale też jakby nie tracimy za dużo, jakiej nie ma. Ale nie? Kolejny w sensie mężczyzna Hokage by tak nie pasował zbytnio, to jeszcze jedna kobieta by się przydała, no to mamy. Tak, tak, tak. To one dwie były przez bardzo długi czas, nie? Tylko Kage jakimiś tam. A Conan to wiadomo, tak jak mówiliśmy, i to jest taka trzyosobowa drużyna, zazwyczaj w trzyosobowej drużynie jest jedna kobieta, żeby nie było, że i musi być ta Conan, żeby
żeby ktoś ją porwał. I tyle. No tak, taka jest prawda, nie? No, na początku ona miała takie znaczenie, żeby było wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej potoczyła się historia, dlaczego oni tam w ogóle przyszli. I ona jest spoko. Jakby te wszystkie praktycznie postacie, które wymieniłem, one są bardzo spoko, nie? No. Ale zostały zrobione po to, żeby wyjaśnić historię jakiegoś typa najczęściej. Tak, nie było jakby przedstawione dla historii, same w sobie. I teraz wiesz co możemy zauważyć ciekawego bardzo? Popatrzmy, nie ma jakiejś antagonistki oprócz Kaguyi, która była średnia dla nas, przynajmniej z naszej perspektywy. I popatrz teraz na to. Kishimoto nie robi żadnej kobiety, która jest silna. Teraz źle powiedziałem, nie może nie silna, ale taka, no. Nie ma dla niej przedstawionej historii, taka jak antagonistka. A popatrzmy studio. Studio przy pierwszej okazji stworzyło Guren. I Guren jest już bardzo lubiana, jest silna, jest antagonistką, ma fajną historię. I jednak jest przedstawiona w jakichś 20-15 odcinkach. I da się? Da się. Tak. Da się kobiety i to zrobić. Jest w ogóle postać, wiesz, kompletnie filerowa. I to, tak, a tak. Jednocześnie ona jest tak dobrze wspominana przez I widać, oglądających. Da się, czyli jednak to nie jest tak, że nie da się, że Kishimoto... Jednak coś w tym jest, że Kishimoto od tych kobiet odchodzi. Że on jednak może nie potrafi robić kobiecych postaci dobrze. Studio przy pierwszej okazji w Shippudenie już to zrobiło, a on nie zrobił tego ani razu. Pierwsza próba. Zaraz sobie jeszcze odpowiemy, tak. A w ogóle mam takie pytanie, bo czy mogę ten nazwać podcast Nekon obraża kobiety? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, dobra, zostawimy o kobietach po prostu. No tak mi się ten... To nie możesz dodać, tak, jakby ktoś chciał, to by mógłby takie wyrywki wziąć z nas. Tak, kocham tak. Loli kobiety. Yeah. Kobiety są bezużyteczne. Halo. Możesz na początku dociąć takie, wiesz, taka zajawka, że mówimy, wiesz, jej jedyny problem to jest to, że była kobietą i tak dalej. Ja tam wolę Loli, albo ja tam lubię wszystkie dziewczynki. Dopiero wtedy odcinek się zaczyna, wiesz. Wiem o co ci chodzi, ale nie będę tak robił, dobra, zostawię ten podcast, jaki jest podcastem, to tak w ramach żartu. Tak, jak jeszcze do tego dążę, później ja też pocisty trochę, żeby nie było, że sam się pod karabin pchasz. No. Tak, przejdźmy do Kaguyi. Czyli pierwszej próby zrobienia antagonistki, która jest taką już największą antagonistką i znowu została ogłupiona. Według mnie, nie wiem, ludzie mówią, że ona ma 300 IQ. Ja nie wiem, skąd oni to biorą? Czy ona ma 300 IQ? Też... Ona jest prowadzona za rączkę przez swoją wolę, która jest w ogóle nie podyktowana żadną, kurwa, logiką. Czyli Black Zetsu, który jest, powinna być jej charakterem, jakby jej drugą połówką. Nie potrafię tego wyjaśnić. Ona jest po prostu, ten Black Zetsu jest jego wola i ten Black Zetsu jest tutaj mózgiem. On myśli, on mówi jej na co uważać. Jakby wiesz, jakby Kaguya to było właśnie nowonarodzone dziecko w ciele dorosłej kobiety, która nie wie co się dzieje, która myli Naruto i Sasuke ze swoimi synami, nagle zaczyna płakać, która zamiast ich wykończyć w sekundę, trzyma ich i nie może się powstrzymać, bo czuje tą czakrę swoich tych... Nie wiem, dla mnie ludzie mówiący, że ona ma 300 IQ i to jest fajna postać, oczywiście to jest moja perspektywa. I ktoś może powiedzieć, ja nie dziwię się, chociaż dziwię się, że ktoś powie, że to jest fajne. Ja się mogę zdziwić, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo różnie ludzie rzeczy lubią, których ja nie rozumiem. I różnie ludzie interpretują, wiesz, wystarczy, że u ciebie w życiu jest coś inaczej, już patrzysz w ogóle inaczej na inną postać. Tak, no, tak. Głupi przykład Hinaty, nie? W ogóle mamy dwa oddzielne zdania na ten temat. Ja tam nie zamierzam się spinać o to, nie? W sensie ja mam takie, ty masz takie i koniec. Nie będziemy tutaj się wyzywać, kto jest lepszy i tutaj głosić topkę. Ale z Kaguyą tak, ja też nie widzę w niej więcej niż 2 IQ w ogóle, nie? Ona była totalnym brainlessem. Była makietką, kurwa, nie makietką, tylko tym właśnie jakby Kankuro ją na szpileczkach, wiesz? Tak. Black Zetsu ją nitkami, po prostu kierował nią i to tyle. Ona była, wiesz, to, że zostało powiedziane, że ona była mega potężna, trochę to widać, nie? W sensie typiara sobie zmieniał tak jakieś tam wymiary i tak dalej. No to dobra. Jest w stanie... Ale ona była... Nawet nie powiedziałbym, że to było widać tak tą siłę jak u Madary chociażby, nie? W sensie od niego biło tą energię, od niej takie... Jestem bardzo pusta, no jest bardziej pusta niż Takona, no, według mnie znowuż. Tak. Idzie sobie, no, T-Pose może robić i tego... Jest nijaka po prostu, mimo tego, że jest najpotężniejszą istotą na świecie, nawet w tej chwili w Boruto, jeżeli jesteśmy w anime, nadal jest najpotężniejszą istotą względem siły, bo ona Naruto w najmocniejszej formie po prostu mogła zatrzymać w czasie, boom, przeciąć go i zabić, jeżeli by chciała, jeżeli by nie miała 2 IQ, jeżeli nie byłaby pustą maskotką. I to jest przerażające troszeczkę, że znowu ta kobieta nagle antagonistka się pokazała i znowu zrobiła...
bardzo wielkie mech ze strony Kishimoto. I to pokazało, że on nie potrafi robić tych typiar. A i dodajmy do tego ciekawą rzecz, że Sarada nie jest zrobiona tylko przez Kishimoto, bo Kodachi przez 150 odcinków serię prowadził, nie Kishimoto. No. Dopiero teraz no się zmieniło. Ona jest naprawdę... Wiem, że znowu niektórzy jest jej nie lubią, a jak dla mnie, ona jest 500, przynajmniej do tego momentu, którego oglądałem. Tak, ona była 500 razy lepsza niż Boruto. Tak, drugą stronę. Oczywiście, ona jest irytująca. Teraz troszeczkę ona... Teraz jest bardzo irytująca na przykład. Ona jest idealnie dla mnie połączeniem Sasuke z pierwszej serii i Sakury z pierwszej serii. Po prostu jej charakter... Ups. Tutaj raz troszeczkę pokazują Sakurę, tu pokazują raz Sasuke i naprawdę jest to zrobione okej. Ja nie mam żadnych zarzutów co do tego. No ja pamiętam te początkowe, to naprawdę mi się bardzo podobała Sarada, nie? Tak, tak. No to, ale ona... Pod tym względem było dobra. Na początku te pierwsze odcinki fajne, a potem Boruto po prostu rośnie sobie na tego lepszego i to Boruto już naprawdę wygląda nie najgorzej. Chociaż wiem, że wiele osób nadal ma mu za złe wiele rzeczy. No ale to już tak abstrahując. No i czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że Kishimoto nie potrafi zrobić dobrze napisanej kobiety, oprócz wyjątków takich jak Tsunade czy Temari, które są po tej... po stronie protagonistów, tak? Czy możemy tak powiedzieć? Polemizowałbym. Nie widzieliśmy. Dobra, ja może zacznę od tego. Zacznijmy od tego, czy potrafi. Moim zdaniem potrafi, bo hej, zrobił to. Tylko, że nie zrobił tego na większą skalę. Po prostu skupił się bardziej na mężczyznach. A poza tym, wiesz, te wszystkie historie / po prostu postawienie się w butach danych kobiet, no nie potrafił tego zrobić tak dobrze. Nie? Może nie wiedział jakby jak to... No w sumie to jakby logiczne troszeczkę jest, nie? No to jest logiczne. Lepiej będzie wiedział jak stworzyć mężczyznę, jego smutną historię niż kobietę. Jak ona mogłaby wyrażać swoje uczucia jakby... No nie jest to proste ze strony jakby, nie wiem, 50-letniego mangaki, czyli on ma jakieś więcej. Tak, ale słuchaj, no mężczyzna ma problem z napisaniem kobiety. Tak samo pewnie przeciętna kobieta miałaby problem z napisaniem mężczyzny, tak żeby to na pewno... siadło tak jak jest, nie? Po prostu... Chociaż, wiesz, w innych anime widzimy wiele można to kobiet. Zrobić, ale chodzi o to, że to nie jest takie proste, nie? Tak, to na pewno nie jest proste i możliwe, że Masim ma jakiś mały problem, bo wiemy, że, nie wiem, jakiś One Piece czy, nie wiem, czy Hunter x Hunter naprawdę ma te kobiety nie najgorsze wcale. No na pewno to jak można zrobić. Jak Bleach tylko na przykład. Bleach naprawdę bardzo dobrze to robi. Ja ci powiem tak, tylko co ja zauważyłem... nagrywając ten podcast. Wiesz, ile razy powiedzieliśmy, że te fajne kobiety, te w sensie najlepsze, typu właśnie Tsunade, Mei, kto tam jeszcze? Temari. Jakie one są świetne, bo one są kobietami z jajami. Są wyraźne, bo są tak. Męskie, tak? Chcesz powiedzieć? No właśnie, w sensie, wiesz, nie chodzi o to, że męsko wyglądają czy coś, tylko że jak śmiesznie to brzmi, że te kobiety są dobre, bo są bardziej takie męskie, charakterne. To też jest takie troszeczkę, wiesz. Kobiety są dobre, bo są męskie. Jak są kobiece, no to są takie... Nie, właśnie nie o to mi chodzi, wiesz. Ja najbardziej lubię Hinatę, która jest w 100% jakąś taką cute dziewczynką, że tak powiem. No, owo i tak dalej. Tak, tak, tak. No, ale nie o to chodzi. Ale zobacz, że właśnie te najbardziej przebijające się to właśnie są takie charakterne, / bardziej mają stronę mężczyzn, nie? Mi się wydaje właśnie, że to wyraźne, że jakby czujemy ten charakter. Jakby są dobra, to wszystko widzi wyjaśnione, mężczyźni są lepsi, do widzenia. Tak, tak. Co racja, to nie. Racja. Faktami się nie dyskutuje, w sumie możemy kończyć. Tak. Widzieliście statystyki? Nie, ale tak śmiechem, żartem, to też ludzie zaraz powiedzą, że bo tych mało jest właśnie silnych kobiet, / na tych kage i tak dalej, mało stanowisk zajmują. No dobra, i teraz nie wiem, bo nie siedzę w głowie Kishimoto, ale mógł też patrzeć na świat realny. Zaraz mi tu się będą spinać, o tym mówiłem, że ja teraz będę cisnął, więc... No tu w politykę moglibyśmy mieć taką poprawność. Dawaj. No. Tak, to co mówił kiedyś, pamiętam, wywiad był z Korwinem, że mówił, kobiety są statystycznie mniejsze, zajmują gorsze stanowiska, nie wiem, są słabsze, są mniej i tak dalej. Mniej IQ i zaraz mi ktoś wyskoczy, a pamiętasz na tą strongmankę, która ma miliard i zarabia siedząc w domu i tak dalej. No hej, są takie, chodzi o statystykę. Ja przykładowo, jak patrzę na jakąś tam pracę, w której pracowałem, to kojarzę
jedną kobietę, która siadła w zarządzie, taka wiesz, co naprawdę też czuć było od niej respekt i tak dalej, wiesz, że znowu źle to zabrzmi, ale miała jaja, nie? Na 5 mężczyzn, nie? Bo niestety, ale na takich stanowiskach to jest potrzebne, po prostu jakby miękki mężczyzna o charakterze, powiedzmy, będzie kobiecym, słaby. Też nie będzie siedział w zarządzie, bo po co on tam? Tak. Takich, na wysokich stanowiskach szefowskich i tak trzeba mieć ten charakter. No niestety, czy to kobieta, czy mężczyzna, to jest nieważne, trzeba mieć ten charakter, a kobiety takie są, że po prostu są przeważnie bardziej statystycznie ugodowe. Delikatne, takie delikatne, ugodowe jakby, bo tak jak mówimy, no. To jest tylko statystyka, i to znowu, nie? To jest reguła. Statystyka. Nikt nie mówi, że to jest właśnie reguła, no bo hej, mówię, że statystycznie kobiety są takie bardziej uległe, to złe słowo, ale no wiadomo, one więcej się zgadzają i nie będą się wykłócać. No i zobacz, ja znajdę sytuację w swoim życiu, gdzie na przykład właśnie a propos mojej Natalki, ona bardziej potrafi się postawić w niektórych sytuacjach niż ja, ale z drugiej strony widzę też takie, w których machnie ręką i zrobi to, co trzeba, bo tak wypada, nie? Więc... No, to, wiesz, to kwestia nie jest też płci, ale tak właśnie jak mówimy statystycznie cały czas, średnio bardziej to ten charakter się kobietom się przypisuje, bo po prostu tak nie, to jest kwestia płci, w sensie ja tu nie szkaluję kobiet. Znaczy, chodzi mi raczej kwestia tego, jakby to nie jest wielka różnica, tak. jaki to charakter ma. To raczej charakter właśnie, jaki kto ma. Nie, że jest kobietą, to ona jest na tym wysokim stanowisku, bo jest kobietą. Nie, no. Bo ona ma charakter taki, że odpowiada tam. A inne kobiety, i większość kobiet tam nie jest, bo po prostu wpisywują się bardziej w tą statystykę, że mają troszkę łagodniejszy charakter, a taka postać nie wpisywuje się jakby w zarządzanie po prostu. No dokładnie. A większość mężczyzn statystycznie ma taki charakter mocniejszy i dzięki temu potrafi zarządzać grupą i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo prosta logika, z którą, nie wiem, jakby... Nie powinno się dyskutować, bo to są same fakty. Ściuteńkie fakty. No hej, jak żeby nie było, że ja się stawiam w takiej sytuacji, że z tego typa, który ten... Ja nie uważam się, żebym był jakimś takim dobrym szefem. Gdy to było potrzebne i tak dalej, to może i bym musiał, ale ja się za bardzo tak stresuję, biorę za dużo rzeczy do siebie, nie? I na pewno znajduje się dużo więcej kobiet, nawet pewnie tutaj, które oglądają, które byłyby lepsze na to stanowisko, nie? Ale, ale po prostu chodzi o to, że masz jakieś predyspozycje od buta, nie? W sensie nikt nie mówi, że musisz być taki czy siaki, ale po prostu te takie, powiedzmy, domyślne statystyki kierują cię w tą stronę, a nie w tą stronę, nie? Jak ktoś cię zdenerwuje, to jak jesteś przeciętnym typem, to pierwsze o czym pomyślisz, to w pierdziel robimy, a kobieta oleje na przykład, powiedzmy, nie? Tak samo pielęgniarki to są zazwyczaj kobiety, bo są takie bardziej właśnie troskliwe niż mężczyźni, a mężczyzna tak, cierpliwe, może być, po prostu. Może być taki wrażliwy, ale natura jest taka, że nie możemy tego pokazywać, tak? Więc tak, mężczyzna może, kobieta nie musi i to jest właśnie takie, to nigdzie nie ma reguły. Nigdzie nie ma reguły, jest tylko po prostu statystyka, która coś tam może powiedzieć nam, ale wiadomo, każda kobieta może być tak samo, taka sama jak mężczyzna, i mężczyzna może być taki sam jak kobieta i to ani nie jest nic złego, ani nie jest nic niezwykłego, po prostu. No, słuchaj, naprawdę, no to... serdecznie z całego serca, nie obchodzi mnie zupełnie, co wy robicie swoim życiem, naprawdę. Jakby, jak okrutnie to nie brzmi, to ja się skupiam na swoim życiu, a nie każdej jednostki, którą spotykam, co wy sobie robicie. Macie swoje życie, podejmujcie własne decyzje i tak dalej, nie? Co mnie to obchodzi? Bądźmy szczerzy. No tak, tak. Chyba, że ktoś już zagłębia się w politykę i tak dalej, to wtedy już... Tak, znaczy, nie zamierzam, bo ja tam polityką bardzo mało się interesuję, tylko po prostu widzę takie spostrzeżenia kiedyś tam... No, z takiego oka takiego właśnie jakby... No, my obaj się jakoś w politykę nie zagłębiamy, tylko to jest takie oko, wiesz, takie... Szarego normika. Człowieka slash trochę miałem okres taki, gdzie oglądałem właśnie takie materiały, przemyślenia, właśnie nie z wszystkim się zgadzałem oczywiście, więc to nie tak, że oglądam, konsumuję i mówię, dobra, teraz cała ta twoja opinia jest moją opinią, bo tak starałem się nie robić po prostu, ale do czego dążyłem, dlaczego to powiedziałem w ogóle, po co, nie żeby się wyżyć, tylko chodzi o to, że być może Kishimoto miał właśnie taki look, po prostu, że mówi, stworzę takie postacie, bo takie znam z życia realnego. Tak, bo tak jakby jest w jego otoczeniu. Tak. To on to widzi ile jako razy, prawdę, nie? To jest, ile razy mówił, że Hinata jest wzorowana na przykład na jego żonie. Nie wiedziałem.
No, no mówił, ale wpasowuje się takie... jest trochę taka Sakura Hinata, nie? Że jest dobra, ale jak chce, to może... No wpasowuje się no. w ten wzór tak troszeczkę, tak. No, to wszystko pasuje. No to, także... tak to jest najbardziej logiczna odpowiedź, mi się wydaje. Po prostu on robił to, jak widział to w swoim otoczeniu. Po prostu robił... Starał się to robić, jak jest naprawdę. I tak jak to no, widział, tak to zrobił. Wiesz, i to ma chyba wcale bym się nie zdziwił, jakby po prostu każda z tych postaci to była po prostu postać, którą on zna z życia realnego, tylko zmienił imię, trochę zmienił tam historię, trochę coś tam i tyle. I po prostu ją przedstawił, nie? Wcale bym się nie zdziwił. Jakby dobrze tak wiesz, że nie robił na siłę czegoś, że nie chciał stworzyć kobiety, bo tak trzeba, bo tu musi być jakaś kobieta. Mi się wydaje, że Boruto troszeczkę no. może i tak jest poniekąd, ale... Wydaje mi się, że właśnie, że w Shippudenie i w Naruto on po prostu jest jak to widzi i nie kombinuje, że tu musi być jakaś Chinka, tu musi być jakaś czarnoskóra i bo inaczej to wiesz, sami biali? No jak tak można? To jest dyskryminacja. A, teraz się zepną. Tak. No, jak to mężczyzna strony... mówi, wiesz, do kobiety, że ona jest słaba, bo jest kobietą. Tak nie może być. On po prostu tak jak to widzi, tak to robił i to jest akurat w nim duży plus. I robił to po prostu jak widzi, no podsumowując. Z jednej strony może to być na zasadzie, a zrobię to, bo mnie to nic nie kosztuje, a przynajmniej nie będzie spiny. Z drugiej strony, no wiesz, ten świat też się zmienia, nie? Jesteśmy tak, można powiedzieć, bardziej tolerancyjni. Znaczy, może niektórzy, może że niektórzy nie. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Strasznie się spinają o to wszystko. Ja mam to wylane, w sensie... No, się nudzi w życiu, bo nie mają co robić, nie mają ambicji ani perspektyw, tak. No to denerwują się na jakieś rzeczy, na które nie mają wpływu. Nie obchodzi mnie, kim jesteś. Czy jesteś... teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego, za co mogą mi zbanować filmik. Daj. Czy jesteś czarnoskóry, czy jesteś biały, czy jesteś Azjatą. Nie obchodzi mnie. Co no, to nie jest kontrowersyjne, mi się wydaje. To jest normalne bardzo, to jest zdrowe myślenie. No, co cię obchodzi wygląd człowieka tak. i kolor skóry? No, Jezus Maria, tak. to jest tylko ciało, kurwa. No. No. Ważne, jak tam jaki jesteś, no to jest tak bardzo wielki banał i mi się wydaje, że jakby zbanowali ci za to kanon, to możesz iść do sądu, no i będzie S, wygranko. Dobra, chyba możemy to skończyć. Myślę, że całkiem okej przedstawiliśmy. W sensie poruszyliśmy większość tych kobiet, no, które... Nie wlecieli za jakieś tematy. Znaczenie. Właśnie, które bo ci i ten kanał usunąć, bo jest taka tak, opcja. No ja myślę, że ja, no wiesz, być może coś palnąłem, o czym dopiero się przekonam, słuchając tego podcastu. No, troszeczkę gadaliśmy takich po rzeczy. Po prostu powiem to, co nie miałem dokładnie na myśli, ale no, ja przedstawiłem tak jakby swoją opinię i mam wrażenie, że ona była taka neutralna, do tak. nikogo nic nie mam. Nie wydaje mi się, że powiedzieliśmy coś krzywdzącego w jakimś momencie, a jeżeli tak to nie mieliśmy takiego celu na pewno w tym. No, ciekawi mnie, co się stanie z tym filmikiem, tak szczerze już mówiąc, bo no dobra, robiłem kontrowersyjne filmiki, bo nawet temat kiedyś ze dwa, które jakimś cudem jeszcze stoją na tym YouTubie, ale no teraz jakby ta widownia jest większa od buta, jeżeli ktoś tu siedzi do tego momentu, prawdopodobnie ktoś się na ten temat spiął, więc ciekawi mnie, jak to będzie. O, mnie ciekawią też komentarze, także dajcie znać wasze stanowisko tak. na temat tego wszystkiego. Sobie chętnie poczytamy, pewnie się odniesiemy do tych, powiedziałbym, mądrzejszych, bo... Tak. I tyle, no. Takich ciekawszych, nie mądrzejszych. Czy po prostu... być może to był kompletnie niepotrzebne. Być może po prostu wszystko to, co powiedzieliśmy na temat takich politycznych spraw, to jest kompletnie niepotrzebne. Nie powinniśmy tego poruszyć. I bo też nie musi być ja prawdziwe. Też nie uważam, że jestem. Wiesz, słuchaj, ja nie jestem ekspertem w żadnym tak. wypadku wiesz, od tego. No. Jakby też nie chcę nikomu niczego narzucać. Ja po prostu wypowiedziałem się, bo uważam, że tak mogło to wyglądać w przypadku Kishimoto i to tyle. Podsumowując, to jest nasza perspektywa. To, jak my to widzimy osobiście poprzez tego, co przeżyliśmy i tyle. I inna osoba może myśleć inaczej i to też nie jest złe. Nasza perspektywa to jest słowo klucz. Nasza opinia. No. Tak. No i to tyle. No, myślę, że też pokazaliśmy, że nie będziemy się nikomu rzucać do gardeł, dlatego, że ktoś bardziej patrzy na jakąś postać czy cokolwiek lepiej czy gorzej. No tak mieliśmy nieraz Spinę, Hinata, Itachi, Tobi / Obito. No to wszystkie postacie mamy oddzielne w ogóle inne perspektywy na temat tych postaci. Jakoś nie siedzimy, nie rzucamy się kamieniami, nie? No, to nie byłoby mądre z naszej strony. Po co rzucać się kamieniami, jak wystarczy jeden na Obito, więc... tak mówisz? No to trafnie, tak. Ostatnio jeszcze zanim zakończymy, to mi się przypomniało, że patrzyłem sobie coś tam na swojej społeczności, kartę społeczności na YouTubie i ja tam rzucałem swego rodzaju memy.
które zrobiłem sam albo nie. I w pewnym momencie wymyśliliśmy chyba na live'ie coś tak złotego według mnie, że gra typu Conan Kamień Obito, bo to jest taki mastermind człowieku, słuchaj. Kamień bije Obito, wiadomo, nie? Wiadomo. Conan bije kamień, bo papier bije kamień. I Obito bije Conan, bo Tobi pokonał Conan. To jest dobra zabawa, to jest dobra zabawa. To jest takie było dobre, jak ja to zrobiłem. Ja bym sobie teraz wręczył, dobra. Możesz to opatentować tę grę. Tak. I sprzedawać dobra. Jako, nie wiem, jako karty. TM. Czy coś. TM takie. Tak. Damy tak. Sobie i będzie git. To co, chyba kończymy ten krótki tak, podcast. Tak, no ja mam zaraz streama, który będzie trwał też długo, więc... Tak, a mi się tylko będzie to renderować do dzisiaj północy pewnie, także... Tak jest, szczególnie, że ja tu muszę ci wysłać, a nie zdążę chyba przed streamem, wiesz? A, rzeczywiście, no dobra, to jutro sobie to będę renderował. Chyba tak, ale postaram się zrobić tak jak trzeba, no... Jeszcze ja nic nie jadłem jeszcze, no dobra, no to w sumie kończymy. Kończymy. Wszystko powiedziane z tobą. Siema, siema.